Puszczamy? No to. Dobrze. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym otwieram dzisiejszą 35. sesję Rady Gminy Powis. Witam serdecznie wszystkich przybyłych, witam pana wójta Jakuba Gwita, witam panią sekretarz Beatę Kwitowską, witam pana skarbnika Dawida Lauera, panie panów radnych, panie panów sołtysów i wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. W pierwszej kolejności poproszę o potwierdzenie obecności państwa radnych. Naciskamy przycisk kworum w aplikacji e-sesja. Jeszcze nie? Już? Stwierdzam, że nas tam 15 radnych, obecnych jest 14. Zatem Rada uprawniona jest do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, zanim przejdziemy do przegłosowania porządku obrad dzisiejszej sesji, w najbliższym czasie odeszły od nas osoby blisko związane z powiskim samorządem. Mowa tutaj o księdzu kanoniku Ottonie Szymków i naszym sołtysie Powidza Osiedle Zbigniewie Krupie. Cześć ich pamięci, uczcimy minutą ciszy, dlatego proszę wszystkich teraz o powstanie. Tak jak wspomniałem, teraz przejdziemy do procedowania porządku obrad dzisiejszej sesji. Porządek został Państwu radnym przedstawiony w zawiadomieniach za pośrednictwem aplikacji e-sesja. Zapytam się, czy mamy jakieś wnioski odnośnie zmiany porządku obrad dzisiejszej sesji. Takich wniosków nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania nad porządkiem obrad. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że będziemy obradować według porządku podanego w zawiadomieniach o dzisiejszej sesji. Przechodzimy do punktu drugiego, czyli przyjęcie protokołu z 34. sesji Rady Gminy Powidz. Ta sesja odbyła się 22 grudnia. Proponuję nieodczytywanie tego protokołu, chyba że macie Państwo inne propozycje. Nie widzę. Zarządzam zatem głosowanie nad tym protokołem. Protokół został przyjęty jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego, sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy Powidz. Przedmiotowe sprawozdanie radni otrzymali przed sesją, dlatego proponuję jego nieodczytywanie. Jedynie tradycyjnie poproszę pana wójta o zasygnalizowanie tych najważniejszych tematów, które wymagają komentarza i później przejdziemy nad dyskusją, do dyskusji nad sprawami ujętymi w tym sprawozdaniu. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni państwo, tytułem uzupełnienia informowaliśmy już ze środków tego Polskiego Ładu Rządowego Funduszu otrzymaliśmy wsparcie na kanalizację Ostrowa i Wylatkowa i w przypadku Ostrowa ogłoszone zostało pierwsze postępowanie przetargowe. Kwota przewidziana na realizację zadania to blisko 5 200 000. Wpłynęło 7 ofert. Najtańsza było to 5 470 658 zł.
i to była kwota, która przewyższała tą kwotę, którą mamy zaplanowaną na to zadanie. Rozstrzał ofert był duży, bo najdroższa oferta to było nawet powyżej 11 milionów złotych. Podjęliśmy decyzję, żeby ten przetarg unieważnić i ogłosić teraz na dniach kolejny, trochę zoptymalizować ten opis przedmiotu zamówienia, który jest w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli chodzi o chociażby rodzaje studni stosowanych czy przekroje rurociągu. Tak uznaliśmy, że może to wpłynąć optymalizacyjnie na cenę przyszłego przetargu i po paru dniach od tego kolejnego przetargu na Ostrowo ogłosimy przetarg na Wylatkowo. Co do budowy tej największej inwestycji oczyszczalni ścieków, to trwają prace projektowe. Jest w tej chwili postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia. Przychyliliśmy się do wniosku wykonawcy przesunięcia tego pośredniego terminu wykonania dokumentacji projektowej, który wynosił 9 miesięcy od podpisania umowy na 13 miesięcy od podpisania umowy, więc do końcówki maja ta dokumentacja projektowa ma zostać opracowana. Nie zmienia się ten finalny termin, czyli zakończenia zadania, czyli koniec października 2023 roku. Tu głównie argumenty związane z tymi dodatkowymi badaniami i pozyskiwaniem właściwych zgód Lasów Państwowych na zbadanie tematu zrzutu do tych terenów leśnych przy Powidzu osiedle. Na chwilę obecną ta koncepcja jakby upadła też ze względu na wyniki tych badań i trwają jakby już prace związane z rurociągiem w kierunku Ruchocinka i Strugi Babu. Odbyło się też spotkanie z właścicielami, na terenie których nieruchomościach będą konieczne wykonanie pewne roboty budowlane. To jest około 2 km 700 metrów odcinek, więc niecały ten rurociąg, który jest, będzie wymagał pewnych prac, dołożenia dodatkowej nitki tego rurociągu, ale część, więc już takie pierwsze spotkanie informacyjne z tymi mieszkańcami zostało przeprowadzone. Co do inwestycji na powickim rynku, to no, prace trwają. Wiadomo, wykonawca jest w zwłoce i to jest zwłoce potężnej, to nie ulega wątpliwości i na pewno też nie będzie to przez nas zapomniane. My pewne działania już podjęliśmy, skutecznie udało się uzyskać środki z gwarancji należytego wykonania umowy w kwocie blisko 170 tysięcy złotych. Te środki, które gdzieś były środkami takimi tylko wirtualnymi, zawieszonymi w razie W do ściągnięcia przez gminę, realnie zostały już przez nas ściągnięte na poczet kart umownych naliczonych za zwłokę w pierwszym etapie. I co jeszcze został oficjalnie zgłoszony do części czwartego etapu, który się toczy oficjalnie podwykonawca, no, który realizuje te roboty związane z nawierzchnią w tej chwili na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego 29 grudnia. Jeszcze do sprawozdania z działalności międzysesyjnej, to też trwa wyłożenie studium, nowego studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Powidz. Jest stosowne zawiadomienie zamieszczone, można składać też wnioski, uwagi w związku z tym. Temat taki szerszy, dotyczący terenów rekreacyjnych, to tu wspólnie z prezesem Powickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji podjęliśmy decyzję o zawieszeniu, o zakończeniu działalności pola namiotowego, stacjonowania kempingów na tych terenach rekreacyjnych na łazienkach, też wsłuchując się w głosy licznych mieszkańców i turystów, spacerowiczów, którzy negatywnie opowiadali się za funkcjonowaniem tamtego pola. Wiąże się też z tym też, że ten teren, te możliwości prowadzenia działalności przez Powicki Ośrodek w pewnym zakresie zostały ograniczone. Będzie zawarta jakby umowa już, która nie będzie obejmowała tego terenu pola namiotowego. Niemniej jednak też w związku z tą sytuacją ja prezesowi takie cele strategiczne wyznaczyłem, które są ważne na ten rok zrealizowania przez spółkę. Są to te rzeczy, które są istotne z punktu widzenia zabezpieczenia majątku gminnego, bo te wszystkie obiekty, budynki cały czas to jest majątek gminny. Spółki może za parę lat nie być, ale majątek będzie nasz, więc to jest przeprowadzenie remontów tych pomieszczeń, które są w najgorszym stanie, to jest około 8 pokoi w roku bieżącym. Rzecz, która jest niezwykle istotna ze względów sanitarnych, to jest dodatkowa toaleta, dodatkowe pomieszczenie sanitarne przy rotundzie. To musi zostać wykonane, taki cel strategiczny też spółka na ten rok zostało to wyznaczone.
poszukiwanie środków na wymianę źródeł ciepła, na ekologiczne w budynku właśnie tupowickich łazienek, te rzeczy związane z prowadzeniem kąpieli, z utrzymaniem czystości, porządku na terenach rekreacyjnych, utrzymanie zieleni niskiej, wysokiej, dbałość o urządzenia placu zabaw, siłowni zewnętrznych w okolicach ośrodków, zarządzanie ruchem drogowym na drogach wewnętrznych dojazdowych do ośrodka w celu ograniczenia się poruszania pojazdów mechanicznych na terenach spacerowych oraz zorganizowanie w związku z tą decyzją o zakończeniu działalności pola namiotowego, zorganizowanie w tym roku konkursu na koncepcję zagospodarowania, tak żeby był pewien taki spójny pomysł, jak ten teren ma wyglądać. Nie chodzi tu, żeby coś budować, tylko jak na przykład w oparciu o małą architekturę, jakieś nasadzenia, stworzyć taki atrakcyjny, będący, tak jak wspomniałem, spójną całością teren i w przyszłości móc się w oparciu o taką koncepcję chociażby starać o środki zewnętrzne. Tak? Wiadomo, środki zewnętrzne łatwiej jest uzyskać, gdy ma się jakiś spójny pomysł wynikający z jakiegoś wcześniejszego opracowania niż tak ad hoc z głowy chaotyczne rzucanie pewnych elementów czy pomysłów. Jeżeli chodzi o temat odpadów, to zawarliśmy umowę ze spółdzielnią Razem dla Środowiska na dzierżawę składowiska związaną z rekultywacją tego składowiska. Czynsz dzierżawny jest 10 zł za tonę przyjętych odpadów, ale są klauzule waloryzacyjne, które mówią, że jeżeli zakładane ceny, przedłożone ceny przez spółdzielnię będą wyższe, to stosowny procent, wartość tej tony czynszu dzierżawnego będzie również wzrastała, czy też koszty, które były założone pierwotnie, się zmniejszą, no to też o stosowny procent będzie to zwiększone. I też już później aneksem wprowadziliśmy taki zapis, też tutaj ze strony Państwa Radnych się pojawiła taka uwaga, że jeżeli przychody przekroczą kwotę 6 milionów złotych, to wtedy z automatu ta kwota należnego czynszu dzierżawnego rośnie o 30 zł netto, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania umowy, więc nawet wtedy w tej sytuacji, jeżeli byłoby to wykazane, no to wstecznie będzie ten czynsz w wyższej wysokości naliczony. Też zawarliśmy umowę na odbiór odpadów od nieruchomości na naszym terenie, tych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Ta umowa mieści się w kwocie, którą przewidzieliśmy na ten rok na realizację zadania. Nie musieliśmy tutaj zwiększać tych środków do pierwotnie założonych. Są to niewielkie kwoty wzrostu na tonie, za tonę odbioru, a do tego jeszcze w przypadku niektórych frakcji jest to spadek ceny za odbiór niektórych frakcji. Część tego spadku jest warunkowany właśnie chociażby rekultywacją składowiska, jak tu dotyczy to gruzu czy opon, gdzie te ceny są o wiele mniejsze za transport, nie mówiąc o tym, że jest ta furtka, że za przyjęcie w ogóle, za zagospodarowanie tych opłat nie będzie pobieranych. Przeprowadziliśmy też tą kampanię informacyjną dotyczącą nowego systemu odpadów, metody odwody, te dyżury tutaj w Domu Kultury, gdzie pracownicy urzędu tłumaczyli mieszkańcom, jak ten system należy wdrożyć, jak wypełnić deklaracje. Blisko 700 deklaracji na dzień dzisiejszy wpłynęło, więc tam około 150-200 deklaracji będzie trzeba jeszcze ściągnąć, pewnie w trybie administracyjnym, kierując wezwania do ludzi. Nie jesteśmy jeszcze w stanie powiedzieć, jak wygląda przypis, czyli kwota opłat wynikająca z tych deklaracji, bo te dyżury się skończyły w zeszłym tygodniu, teraz to jest dopiero wprowadzane. Takie jedno spostrzeżenie z tych dyżurów na pewno wyniknęło, których konsekwencją jest dzisiejszy projekt uchwały dotyczący zmiany zasad związanych z naliczeniem wody, zasad w odniesieniu do gospodarstw rolnych, na których nie ma sieci kanalizacji i na których nie jest prowadzona inna działalność, gdzie za chwilę taki projekt uchwały będzie procedowany, gdzie przewidujemy objęcie tychże nieruchomości możliwością rozliczenia się w formie ryczałtu, czyli 3 metry sześcienne za osobę zamieszkującą nieruchomość przez ten rok.
Otrzymaliśmy też wsparcie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w odpowiedzi na nasz wniosek złożony do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kwota ponad 200 tysięcy złotych wsparcia, co pozwoli na terenie gminy realizować ponad 67 tysięcy wozokilometrów w roku 2022. I co ważne, utrzymujemy ten stan połączeń, który był, ale są też rozwijane, są pewne kursy, które obejmują również w ramach tej siatki tegorocznej sołectwo Harbin. I co ważne, również tutaj przewoźnik uruchomił dodatkowe połączenie do Słupcy, które o 9 wyjeżdża z Powidza. O 9 autobus z Powidza i powrotny o godzinie 12. Było takie społeczne oczekiwanie, liczne wnioski, udało się ten temat zrealizować. Chciałbym też serdecznie podziękować wszystkim, którzy włączyli się w te akcje charytatywne Nie Zmarnuj Świąt, czyli te dary, które trafiły do Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie, oraz też, którzy włączyli się w 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tu koordynowany przez Powicki Dom Kultury. Też współpracujemy z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie szczepień i szpitalem imienia Franciszka Raszczei w Poznaniu. Był ten punkt szczepień w styczniu i teraz 18 znów zagości punkt w Powidzu. Serdecznie dziękuję, panie przewodniczący. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję panu wójtowi. Otwieram dyskusję nad sprawozdaniem. Bardzo proszę, można się zgłaszać. Pani radna Bełdzikowska, bardzo proszę. No, w sumie tak. Dziękuję bardzo. Ja takie mam trzy sprawy w sumie. Może nie bezpośrednio związane akurat z tym sprawozdaniem wójta, ale też dotyczące Funduszu Sołeckiego i tych spraw tutaj naszego sołectwa. Pierwsza sprawa to jest, chciałabym się zapytać pana wójta, czy już jest wiadomy termin tej naszej inwestycji w Harbinie świetlicowej, bo wiadomo, że pieniądze są. Projekt jest zrobiony, o ile jestem dobrze poinformowana, więc jeżeli ma pan wójt taką wiedzę, to bym prosiła, czy jest już określony termin. Drugą sprawę to mam związaną z tymi grantami dla miejscowości, dla byłych państwowych gospodarstw rolnych, bo dostałam taki sygnał, że gmina Witkowo już dostała środki na te komputery. Czy u nas jest coś wiadomo, bo jest to szeroko dyskutowane i mieszkańcy mi bardzo często zadają te pytania, więc jeżeli wójt coś wie, ma jakąś wiedzę, posiada na ten temat, bardzo bym prosiła o informację. I trzecia taka moja prośba, już kiedyś tutaj dość sygnalizowałam panu wójtowi, mamy problem z tą studzienką burzową. Przy jakimkolwiek większym deszczyku robi nam tam się wielka kałuża, ostatnio też mieliśmy. Co prawda ta studzienka była udrażniana od zewnątrz tu, ale to w sumie nic nie daje, bo jak jakikolwiek deszcz, ona robi się wielka kałuża i naszym zdaniem, moim zdaniem jest tam problem z wylotem, bo wylot tam jest koło stawku, chyba jest tam zatkany, bo nawet sami próbowaliśmy to sprawdzić. No niestety nie udało się, bo nie wiemy, w którym miejscu jest ten wylot, więc bardzo, bardzo bym prosiła o sprawdzenie tego i udrożnienie tej studzienki, bo tam mamy bardzo wielki problem. Już tam chodnik się zapada, bo ta woda wciąż tam stoi. Ta kałuża jest bardzo rozległa. Przez wiele godzin, jak potem jest deszcz, to ta woda nie wsiąka. I bardzo bym prosiła, żeby to było załatwione. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani radnej. Proszę, panie wójcie, tak, dobrze. Jeszcze kolejne osoby do dyskusji nad sprawozdaniem. Radny Michał Imbiorowicz, bardzo proszę. Pytanie moje jest odnośnie umowy ze spółdzielnią Razem dla Środowiska. Tutaj mamy określoną kwotę 506 233 zł i 9 groszy.
w drodze przetargu. Czy to jest sztywna kwota, czy ona może ulec zmianie w zależności od tonażu śmieci, które będą w gminie? Jeżeli ten tonaż będzie mniejszy, czy większy, czy może być ta kwota pomniejszona też w przypadku mniejszego tonażu? Czy to jest minimalna kwota, jaka jest do zapłacenia przez naszą gminę? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, radna Karolina Andrzejewska. Ja chciałabym się zapytać, jak wygląda sytuacja z drogą w Ostrowie, z tego względu, że wykonawca do tej pory nie wykonał tej drogi, a droga jest w stanie opłakanym, także chciałabym się zapytać, czy wójt ma informacje na temat tego, czy będzie droga w najbliższym czasie równana i kiedy będą się rozpoczynać prace z nawierzchnią. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos kolejnej osobie w dyskusji, kto jeszcze? Krzysztof Bartkowiak. Bardzo proszę, panie radny. Ja mam tutaj pytanie odnośnie sytuacji wydzierżawiania tutaj wszystkich obiektów, których gmina jest właścicielem. Jak dobrze pamiętamy, na poprzedniej sesji albo jeszcze wcześniej tutaj była sytuacja podjęta dotycząca kwestii niezapłaconego rachunku, jeżeli chodzi o kwestię wydzierżawienia pomieszczenia w OSP. I chciałem się zapytać, jak sprawa została rozwiązana, czy ewentualnie zostało to uregulowane. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na jaki okres zostało to wydzierżawione. I trzecia kwestia, jeżeli nie wpłynie zobowiązanie dotyczące uregulowania należności, a wiemy, że to nie jest 1000 zł. Pytanie, jakie tutaj ewentualnie podejmujemy środki dotyczące ściągnięcia zobowiązań. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W kwestii formalnej zrobimy aktualizację listy obecności. W międzyczasie pojawił się radny Stanisław Tomaszewski, więc żeby mógł tutaj również w ramach dyskusji się wypowiadać, taką aktualizację przeprowadzimy. Bardzo proszę, naciskamy przycisk kworum w aplikacji e-sesja. Dobrze, i stwierdzam, że jesteśmy w pełnym składzie, 15 osób. Kolejne głosy w dyskusji, punkt trzeci sprawozdania. Bardzo proszę, radny Tomaszewski. Teraz jest mikrofon włączony chyba. Dziękuję. No, pierwsze pytanie mam tutaj do pana, który obsługuje naszą transmisję. Mianowicie były te stacjonarne mikrofony, zdaje się należące do firmy pańskiej. I teraz korzystamy, wydaje mi się, z mniej, no z gorszych troszkę, z gorszego rozwiązania, bo musimy to, one były bardziej stacjonarne, cały czas włączone, teraz musimy włączać, wyłączać, przenosić. Co prawda przenoszenie też było. Jaki był powód, że tak to się jakoś dziwnie teraz dzieje od paru sesji już? To jest jedna sprawa tutaj do pana, a następne sprawy są związane już ze sprawozdaniem. Chociaż może zacznę też od sprawy, bo tutaj też w informacjach gdzieśmy tutaj mogli doczytać, że ta transmisja z sesji jedna, druga, no kolejna też oczywiście z wszystkich sesji obsługuje, jak rozumiem, ta sama firma. I pytam się o koszty dotychczasowe w porównaniu z tymi, które są obecnie. Co prawda nie mam przed sobą tych kosztów, ale one są ponad 800 zł chyba za transmisję i jeśli dobrze pamiętam 200 zł z haczykiem za każdą rozpoczętą godzinę z napisami, czy chodzi o napisy. Pod wypowiedziami. Więc jak to się ma do roku poprzedniego, tych opłat?
I kolejna sprawa, to oczywiście to pytanie ostatnie było do tutaj państwa stołu prezydialnego, no w zasadzie do wójta. Kolejna sprawa to jest POSIR. Otóż tutaj możemy doczytać w sprawozdaniu, że tutaj to, co wspominał wójt, że ubyło, może nie tyle ubyło, co zostało zakończone działalność, zakończona działalność pola biwakowego na terenie łazienek. Że były skargi i tak dalej na POSIR z tego względu. No więc co w tym miejscu? Pan też mówił, że jakiś konkurs pan ogłasza. Nie wiem dokładnie jaki zakres i kto w tym konkursie może brać udział, nieważne. W każdym razie rzucił pan taką myśl. Natomiast póki co rozumiem, że jest to w zarządzie POSIR-u. I jak ten zarząd wygląda od strony finansowej? Czy to jest tylko doglądanie i administrowanie tymi obiektami, czy tam się jakaś działalność gospodarcza odbywa, czyli wynajem, powiedzmy, pokoi, bo przecież w tym okresie zimowym czego innego nie można. Czy też my ponosimy jakieś koszty w związku z tym wypuszczeniem w tym zarząd? No i oczywiście wiem z tej informacji, że szykuje się tu, jeżeli jeszcze nie jest, wykaz nieruchomości do dzierżawy. I tak czytałem z coraz większym napięciem, że no, będzie chyba przetarg, a tu się okazuje, że jednak nie. Okres dzierżawy 5 lat i to jest droga bezprzetargowa na rzecz Powickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. No super, ale proszę Państwa, tu rzecz najważniejsza. Wiadomo, że najbardziej chodzi o finanse, więc finanse w porównaniu z rokiem, latami poprzednimi, no to ta kwota, która jest tutaj wymieniona w sprawozdaniu i która będzie, jak rozumiem, po ogłoszeniu, to jest 30 tysięcy złotych plus VAT. VAT, który się odprowadza oczywiście do Urzędu Skarbowego, czyli dla nas jest 30 tysięcy złotych w skali roku. Za wszystko, czyli za Przybrodzin, za Powic z łazienkami i za tą działkę przy dzikiej plaży, to już jest obręb Polanowski. I wyobraźcie sobie, że ten obszar, panie Krzysiu, obszar wynosi 26 310 metrów kwadratowych, natomiast czynsz 30 tysięcy. Jak się podzieli 30 tysięcy przez 26 tysięcy, to wyjdzie złotóweczka z małym tam haczykiem, z groszami, 14 groszy bodajże, za metr kwadrat terenu, który jest no na pewno bardzo atrakcyjny, bo przecież jest przy wodzie i za ten czynsz to każdy by wziął, nawet ten, co nie umie liczyć, to by wziął. Więc panie wójcie, coś tutaj w tym wszystkim nie gra. Jeśli pan wytłumaczy za chwilę, że to z uwagi na zmniejszenie tego pola namiotowego, no to ja odpowiem, ale metry są, a więc tam mogą stanąć jakieś obiekty usług, no wiadomo, tam stoją już takie obiekty, więc mogą być następne, wypożyczalnie sprzętu i tak dalej. No przecież ten teren to aż się prosi o zagospodarowanie, takie czy inne. Więc tutaj wytłumaczenia na ten niski czynsz w porównaniu z latami poprzednimi, kiedy jeszcze jest inflacja i to dość spora i wszystko podrożało,
a my tutaj czynsz, słyszymy, będzie niższy, no to jest coś niezrozumiałego. To po prostu nie można tego w jakiś sposób sobie wytłumaczyć. Pomijając już to, że na 5 lat i że uchwała jest tam z 26 listopada 2015 roku na tą dzierżawę bezprzetargową, na okres, jak rozumiem, powyżej 3 lat. No i to jest to, co kiedyś mówiłem, że to się mści, bo ta uchwała, która była podjęta, ona została jak gdyby już skonsumowana. Bo skonsumowana przez co? No przez to, że ten okres, na który została zawarta umowa z POSIR-em przez gminę, został już jak gdyby wyczerpany. Więc uważam, że ta rada powinna podjąć nową uchwałę, jeżeli już, i wyrazić tą zgodę ta rada, a nie ta poprzednia, bo w ten sposób będziemy się powoływać na... Będziemy się powoływać na... no w końcu bardzo stare uchwały, i bo ona będzie wciąż aktualna. No jeśli tak by miało być, to proponuję, żeby Rada podjęła ten temat, być może na komisjach, i tamtą uchwałę po prostu, jeżeli tamta by miała być ważna oczywiście, bo ja, według mnie już wyczerpała się, no to Rada by rzeczywiście mogła też tą uchwałę uchylić w końcu. Zasadnicza sprawa to jest sprawa właśnie tej ceny. Bo przecież pan wójt wydał zarządzeniem taki cennik. Ja sobie nie przypominam, żeby takie ceny były dla tak atrakcyjnych terenów. Złotówkę za metr kwadrat. To jest, według mnie, nawet w tym zarządzeniu tego nie ma. Chociaż tego zarządzenia teraz przed sobą nie mam, ale coś tam, nie coś pamiętam z niego, więc nie wydaje mi się, żeby takie rozwiązania cenowe były. I tak po kolei, tutaj jest umowa na te 32 lata, jeśli chodzi o spółdzielnię Razem dla Środowiska, z tym czynszem 10-złotowym. Tu wszyscy z radnych, może nie wszyscy, ale większość z radnych miała wątpliwości, czy ta cena nie jest za niska. Nie tylko ja miałem taką wątpliwość. I co się okazało, pan wójt wtedy odpowiedział, że to jest ta cena minimalna, a przecież może być zawsze wyższa, bo to jest co najmniej 10 zł. No i co się okazało, że to co najmniej 10 jest po prostu 10. Czyli to jest najniższa z możliwych z ogłoszenia cena za każdą tonę przyjętych odpłatnie odpadów. Konsultacja była przeprowadzona w sposób, nazwijmy to, wirtualny, zdalny. Nie była na jakichś posiedzeniach formalnych. Z tego, co się zdążyłem dowiedzieć, to tylko jedna wpłynęła odpowiedź na pański apel, i właściwie to była ta moja odpowiedź. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tej odpowiedzi na to, w tej konsultacji na temat projektu tej umowy, wykonałem taką kalkulację, z której wynikało, że przy tych cenach, które są obecnie, czy tam, które były w tamtym roku, ceny wywozu tych odpadów, jednostkowe ceny, prawda, to i też na podstawie rozporządzenia Urzędu Marszałkowskiego, czy Marszałka Województwa Wielkopolskiego, określające rodzaje i ilości ton,
mogących tam tą rekultywację jak gdyby wypełnić. To z tej właśnie kalkulacji mi wychodziło 6 milionów złotych. To, o czym tu Pan wspominał, no poniekąd wziął Pan pod uwagę to, co ja tutaj wykalkulowałem, czy wyliczyłem. I w tym układzie moja propozycja była tych właśnie nie 10 zł, a 40 zł, żeby tam było przynajmniej 10% udziału naszego w tych zyskach 6 milionów. No i poniekąd muszę stwierdzić, że chyba w tych zapisach umowy, jeżeli dobrze rozumiem i słyszałem od pana wójta, to zostało uwzględnione. Co prawda samej umowy tutaj wójt nie załączył, no ale mogę uznać, że to, co mówił, jest zgodne z prawdą i w związku z tym w jakiś sposób uwzględnił to moją uwagę. Natomiast jeszcze była jedna kwestia wynikająca z wypowiedzi radnych na ten temat w poprzednich sesjach, jeszcze przed zawarciem i tak dalej. To było bodajże w listopadzie i na początku grudnia. Wynikałoby z tych wypowiedzi, że jeszcze musieli to odczuć mieszkańcy. Teraz nie wiem, w jaki sposób mieliby to odczuć mieszkańcy, skoro stawkę mamy ustaloną od odpadów i jeśli te odpady pochodziłyby od naszych mieszkańców, które są będą składowane na tym wysypisku z 10-złotowym obciążeniem z naszej strony, no to rzeczywiście powinien być jakiś zawarty aneks do umowy, który by korygował raz, że te koszty, którymi firma obciąża gminę, no i w efekcie by to odbiło się w końcu na mieszkańca, może nie w tym roku, a może i w tym, zależy kiedy ten towar będzie tutaj przywożony, odpadowy. Więc chciałbym, żeby Pan też tutaj wyjaśnił, jak tą sprawę Pan chce rozwiązać, jeśli chodzi o to odczucie mieszkańców z powodu tego, że firma po takich niskich kosztach będzie te odpady składować. Kolejna sprawa to jest umowa na wywóz odpadów. Tutaj już Pan Imbiorowicz zapytał o tą kwotę umowną, czy ona stała, czy nie stała. A ja zapytam się troszkę inaczej. Czy w stosunku do roku poprzedniego, do umowy z roku poprzedniego, czy te koszty, tak zwane jednostkowe koszty, czyli tony poszczególnych frakcji odpadów, czy tu się zmieniły? Czy zmieniły się w ten sposób, że zdrożały, czy też zmieniły się, że zmniejszyły się, czy też pozostały stałe, takie jak w roku ubiegłym? Bo zdaje się, że końcowy rachunek to będzie właśnie wynikał z cen jednostkowych, załadunku i zagospodarowania osobno i ilości tonażu. No ten tonaż to już liczymy któryś rok z kolei i te tonaże wciąż są zbyt duże i chyba wiemy z jakiego powodu, że te odpady, ponieważ nie wszystkie podmioty z terenu naszej gminy są w tym systemie uchwycone, w związku z tym przenikają te odpady z tych, mówię to z całą odpowiedzialnością, przenikają nie w 100% oczywiście, ale w jakiejś tam części przenikają z tych od podmiotów, które nie są objęte naszym systemem, mają umowy z wywoźnikami,
do naszego systemu przenikają mimo wszystko i na wadze to się odbija, a w efekcie się odbija na kosztach. Czyli to by była sprawa dotycząca odpadów, tych, które, znaczy te, które będziemy tutaj gromadzić i oddawać firmie. I tu jeszcze jedna sprawa, mianowicie związana z tym, mianowicie na jednej sesji, pamiętam, na końcu, nie wiem, grudniowych sesji, chyba jednej z tych grudniowych sesji, był mój wniosek o to, żeby wszystkie rodzaje frakcji były ważone. I my, pamiętam, żeśmy to przegłosowali jednogłośnie. Pytanie dotyczy, czy jest zapis w umowie tej obecnej o ważeniu wszystkich frakcji. Tu pan wspominał, pan Bartkowiak, o tej umowie dzierżawy przy ulicy Strzałkowskiej. Zdaje się, że tu jest informacja w tym, że po prostu te koszty energii zostały tam uregulowane, czy będą uregulowane. Tak nie do końca chyba było w czasie dokonanym to ujęte. Czyli pytanie pana było jak najbardziej słuszne, jak to wygląda na ten czas. No i tutaj jeszcze sobie przypominam jedną rzecz, mianowicie pan wójt mówił, że umowa na przedostatniej chyba sesji, czy na tej ostatniej nawet, że umowa jest u prawników i prawnicy mają rozstrzygnąć, co dalej z tą umową. No więc chciałbym usłyszeć odpowiedź, czy na piśmie dali prawnicy, czy też ustnie przekazali, że, czy wszystko jest w porządku, czy nie, co dalej, jakie ich stanowisko było. I tutaj jeszcze jedna sprawa, mianowicie kiedyś tutaj, znaczy nie tylko, że poruszałem, ale na mój wniosek była wpisana sprawa Włazów na ulicy Strzałkowskiej i ulicy Nowej. Włazów tych kanalizacji tej sanitarnej. Chodziło o to, żeby te włazy nie były nieszczelne i żeby ta woda deszczowa nie dostawała się do kanalizacji, bo w końcu ta woda deszczowa powoduje, że koszty wzrastają, bo przepompownie muszą dłużej pracować i te wszystkie sprawy dotyczące kosztów wzrastają, co w efekcie obciąża później mieszkańców w postaci ceny 1 m³. I ten wniosek mój w części, można powiedzieć, był zrealizowany, jeśli chodzi o ulicę Nową, bo tam była koincydencja taka, że był remont przeprowadzony przez powiat i te włazy są tam wymienione rzeczywiście na bardziej szczelne. Natomiast na ulicy Strzałkowskiej, w tej części, która nie była remontowana, no to tam tego nie ma. Więc prosiłbym też o ustosunkowanie się do tego i ewentualne uzupełnienie tych spraw. To by było z mojej strony wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę, radny Krzysztof Bartkowiak. Proszę Państwa, ja postaram się króciutko, jeżeli chodzi o kwestię posiru. Pierwsza rzecz, tak jak tutaj już wspomnieliśmy wszyscy, walczyliśmy sporo czasu tutaj i głosy dochodziły do władz i do radnych odnośnie sytuacji posiru, żeby przywrócić ten charakter sprzed, powiedzmy, czy okresu międzywojennego, żeby to faktycznie był okres zieleni. Ten parkowy charakter. Dokładnie. I tutaj nie byłbym za tym, żeby z kolei wyrzucając kempingi zrobić drugie targowisko, bo mamy na to inne miejsca. I druga kwestia jest, cały czas monitorujemy jako tutaj radni o to, żeby POSIR raz na kwartał przygotował takie sprawozdanie finansowe. Jeżeli ma swoją księgowość,
miasto w tym momencie może zrobić dla nas tutaj do dyspozycji radnych zestawienie kalkulacji wszystkich kosztów, tak, które poniósł w sytuacji prowadzenia za 2019, 2020, 2021. Tutaj wiemy, że największe koszty to są oczywiście utrzymania ratowników, że są inne koszta, etc., ale cały czas nie możemy doprosić się o sytuację wglądu w wynik finansowy. I cały czas niestety po omacku błądzimy tutaj. Więc mój wniosek jest taki, żebyśmy tutaj prezesa POSIR-u zmotywowali do tego, żeby raz na kwartał księgowość przygotowała nam takie zestawienia i wówczas będziemy czarno na białym mieli sytuację, jak wygląda sprawa finansowa POSIR-u. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Włodzimierz Wełnis. Ja tu mam taką informację w sprawozdaniu wójta, że za odbiór padłych zwierząt rolnik płaci 350 zł. Nie wiem, czy to się zmienił odbiorca, czy ten sam jest i dlaczego tak dużo, bo przeważnie rolnicy nie mają zwierząt ubezpieczonych i tracą na jednej sztuce średnio gdzieś około, czy nawet więcej jak 5 tysięcy. I te 350 zł, to mi się wydaje, że to jest ta stawka bardzo wysoka. Bo te zwierzęta nie idą padłe na wysypisko, tylko one są przerabiane jeszcze na pasze i także jakieś tam korzyści z tego przewoźnik ma. I jakbym chciał się tam dowiedzieć, czy ten przewoźnik jest ten sam i dlaczego tak dużo rolnik musi płacić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. To tak, odpowiadając po kolei, pani radna Hanna Bełdzikowska, jeżeli chodzi o zagospodarowanie terenu, to tak, jest dokumentacja projektowa. No w tej chwili jakby będzie staranie się o pozwolenie na budowę i ogłoszenie przetargu, więc myślę, że teraz luty, marzec to będzie wyłonienie wykonawcy, uzyskanie pozwolenia na wybudowę i wykonanie i wyłonienie wykonawcy. To jest ten okres. No tam też uzgodnienia z rzeczoznawcami i tak dalej jeszcze spowodowały, że jesteśmy teraz na tym etapie. Granty PGR-u. Mam tylko informację tu taką ustną od naszego pracownika, że jesteśmy na liście zakwalifikowanej. Ten nasz wniosek, więcej szczegółów nie znam. To jest informacja bodajże z wczoraj, którą mi pracownik urzędu przekazał. Czyszczenie tego, no to tak jak wspomniałem, temat mamy na uwadze, jak będzie włóko czyszczące przepompownie, to chcemy zadysponować również w tamto miejsce, żeby spróbowało przebić się przez przeszkodę, która się pojawiła. Pan radny Michał Imbiorowicz, umowa nie ma charakteru ryczałtowego, jest to umowa rozliczana stricte tonażowo, czyli może być i na plus, i na minus. Jest to z jednej strony cena za zagospodarowanie tony odpadów, tony, zagospodarowanie, czyli to, co spalarnia, co instalacja i na to tutaj już my nie mamy wpływu i cena za tonę odbioru transportu, to jest to, co zaofertowała spółdzielnia socjalna, więc to jest płynna wartość. Nie jest tak, jeżeli będzie mniej, no to mniej zapłacimy. Tu też może już trochę wybiegając w przyszłe pytania pana radnego Tomaszewskiego, odpowiem, że te ceny no, się zmieniły różnie. W niektórych przypadkach, mówię o transporcie, czyli to, co jest odpowiedzialne stricte wywoźnik w transporcie. W niektórych przypadkach to jest na przykład wzrost w większości frakcji z 200 do 205 zł, więc naprawdę znikomy, ale w przypadku niektórych frakcji to jest spadek, bo na przykład te frakcje, które można zadysponować na składowisku rekultywowanym, które będzie można zadysponować, one po pierwsze mają tylko o wiele mniejszą kwotę za transport, bo to jest 50 zł, natomiast w ogóle za zagospodarowanie oferta wykonawcy nie przewiduje tutaj pobierania opłat, więc już na ofercie, którą mamy, w umowie, którą mamy ze spółdzielnią, jest rozwiązana ta sytuacja pozytywnego wpływu dla mieszkańców przejęcia rekultywacji przez spółdzielnię. Bo jeżeli no, gruz będzie wywożony, to on będzie tylko jakby za transport płacone, a za zagospodarowanie już w ogóle nic nie będzie płacone, więc to jest znaczący tutaj spadek
ceny. Też na przykład w niektórych frakcjach jest spadek też za ten odbiór, na przykład popiół. Tu spadła cena w stosunku do zeszłego roku. Tona odbioru transportu popiołu w zeszłym roku była większa, teraz jest mniejsza. Więc myślę, że no to pokazuje, że jednak podmiot, który współtworzymy, no nie chce nas powiedzieć wprost, powiem dosadnie, nie chce wydoić. Jak to mógłby na przykład robić komercyjny podmiot? No, słyszymy w historii z różnych bliższych i dalszych miejsc, jak z miesiąca na miesiąc się okazuje, że ponad 30 zł na przykład trzeba od osoby ustanawiać stawki za wywóz odpadów, a takie scenariusze się również zdarzają. Tu jedynie tak dodam co do cen, co nie mamy wpływu, zagospodarowanie, spalarnia. To jest to, co już rozmawialiśmy opiniując cennik. Dosyć drastyczny wzrost za zagospodarowanie frakcji tych selektywnie zbieranych, czyli papier, szkło, plastik. To są znaczące podwyżki na bramie w Koninie, bo ze złotówki nawet do 75 zł w przypadku tworzyw sztucznych. Niestety. Teraz dopiero coś zaczyna się dziać, słyszymy o tym systemie kaucyjnym, odpowiedzialności producenta, ale to jest za późno. Dopiero jest projekt ustawy, to żeby producent płacił za takie opakowania. To jest parę lat za późno, a teraz te koszty są przerzucone na odbiorców. Bo producent wyprodukuje opakowanie i się już nic nie przejmuje, zarobi na nim, a za pozbycie się tego opakowania my wszyscy musimy płacić. Taka jest niestety filozofia. Dopiero, tak jak wspomniałem, teraz pojawił się projekt ustawy o tak zwanej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o systemie kaucyjnym i tak dalej, ale to jest tak trudna materia, że coś czuję, że ten projekt to będzie kilka miesięcy procedowane, zanim stanie się obowiązującym w Polsce prawem. Pani radna Karolina Andrzejewska, droga Ostrowo, obecnie jakby stan zawilgocenia, woda stojąca uniemożliwia pod względem technologicznym prowadzenie prac, więc jeżeli to będzie możliwe, no to będą te prace się toczyć. Wykonawca co jakiś czas robi takie quasi odwodnienia, żeby ta woda była spuszczana z tego pasa drogowego, żeby móc przystąpić do tych prac. A co do równania, to zostało to wykonawcy zgłoszone. Ja wczoraj też osobiście rozmawiałem z właścicielem firmy wykonawczej, przekazując ten temat i no, zobowiązał się, że równiarka zostanie wysłana. No, nie przekazał konkretnej informacji, kiedy to będzie, ale będziemy monitorować. Ale no, sytuacja no, jest nieciekawa po tych deszczach, po tych roztopach i trzeba to poprawić. Pan radny Krzysztof Bartkowiak pytał o kwestię dzierżawy części remizy OSP w Powidzu przy ulicy Strzałkowskiej. Ta umowa obowiązuje do połowy przyszłego roku. To jest to. Jeżeli chodzi o zapłatę, to zostały te faktury za uzupełniające zużycie energii przekazane. Nie zostały one uregulowane, zostało ponowne wezwanie do zapłaty z wyznaczeniem terminu. I tutaj no, w kontekście tej sytuacji no, czekamy na dalszy rozwój wypadków. Wykorzystywanie przedmiotu dzierżawy niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z umową stanowić może podstawę wypowiedzenia, ale też mamy taką podstawę wypowiedzenia, możliwość wykorzystania tego budynku na inne cele własne gminy, gdzie również 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia w taki sposób najbardziej bezpieczny możemy również w przypadku tutaj braku woli współpracy ze strony dzierżawcy taką umowę wypowiedzieć. To też wybiegłem odpowiadając też pewnie na te pytania pana radnego Tomaszewskiego, które gdzieś tam się później pojawiły. Jeżeli chodzi o dalszą część, to już są pytania pana radnego Stanisława Tomaszewskiego i tutaj jeżeli chodzi o koszty transmisji, to nagranie to było około 580 zł, natomiast ta część, na którą no część z nas ma wpływ, bo czasami przekraczamy tą drugą godzinę i tu realnie mamy wpływ na powstanie tych kosztów, no to około 200 zł. Za każdą godzinę napisów.
Ja tak technicznie powiem, że rozwiązanie z tymi mikrofonami jest dobrze i tutaj Państwo sołtysi chwalą to nowe rozwiązanie, bo przynajmniej nas słychać, tak? Więc teraz ja bym tutaj nie szukał dziury z całym, jeżeli jest coś dobrze. Jeżeli się coś poprawia, to nie ma tutaj już szukać dziury w całym. Więc jesteśmy lepiej słyszalni, a o to nam chyba też powinno wszystkim chodzić, żebyśmy lepiej się nawzajem słyszeli. Okej, okay. Jeżeli chodzi o Powicki Ośrodek Sportu i Rekreacji, to do czasu zawarcia nowej umowy dzierżawy zostało powierzone administrowanie, czyli jakby zabezpieczenie naszego mienia, tak? Pod względem opalania, ogrzewania, tu tych kosztów jakby gmina nie ponosiła, nie kupowała opału, nie wynajmowała nikogo do palenia i tak dalej. No było to zlecone naszemu podmiotowi, czyli spółce komunalnej, żeby o to mienie dbał pod względem takiego dozoru, zabezpieczenia, ogrzewania, utrzymania porządku. Co do nowej umowy, to te regulacje, które będą przewidziane, wynikają po pierwsze z ograniczenia pola namiotowego. Pola, które, tak jak wspomniałem, ma stać się terenem bardziej parkowym, zieleń niska, wysoka, mała architektura, a nie wpuszczanie komercji. Zresztą też tu jesteśmy w kontakcie z Wodami Polskimi, no bo część tego terenu jest pod ich jurysdykcją i też tu musimy współpracować. Jedynie co pewnie będzie utrzymane, to te usługi, które związane są stricte z wodą, czyli raczej to, co już w jakiejś tam formie funkcjonuje, będzie mogło dalej funkcjonować. Usługi wodne, natomiast nie wpuszczanie czegoś dodatkowego, nie zastępowanie przyczep kolejnymi budkami gastronomicznymi i tak dalej. Nie, takiego scenariusza nie ma. To jest pierwsze, to jest rozwiązanie pola namiotowego, a drugie to jest też pewne konkretne zadania inwestycyjne, które zostały spółce powierzone na ten rok, które są też istotne, to jak wspominałem, żeby mienie gminy naszej było dobrze zabezpieczone, żeby mogło się też być atrakcyjne, estetyczne. To są te cele, o których wspomniałem w sprawozdaniu i żeby móc je też zrealizować, są takie, a nie inne rozwiązania w umowie planowane, również pod względem wysokości czynszu. To nie jest nic nowego, no szanowni państwo, kiedyś przecież taka metoda też była stosowana, że 60, później nawet 100% czynszu było z powrotem zwracane na teren ośrodków. No to jest tak samo teraz, no jest mniejszy czynsz, ale to muszą być konkretne zadania inwestycyjne zrealizowane, więc inspiracje są z przeszłości. Co do poziomu cen, to jeżeli chodzi o składowisko odpadów, no to tutaj się odniosłem, odpowiadając na pytanie pana radnego Imbiorowicza, jak to wygląda. Odczucia mieszkańców ze względu na wydzierżawienie składowiska pod rekultywację, też mówiłem o tych mniejszych, o tych braku opłat za zagospodarowanie chociażby gruzów. Kwestia OSP też odniosłem się. Strzałkowska w Łazy, no jest to temat, który jest do załatwienia, więc to traktuję jako tutaj ponowny wniosek pana radnego. Co do POSIR-u, tutaj tak, no bo komisja rewizyjna dosyć permanentnie co roku gdzieś tym tematem się zajmuje, ale też nie ma problemu, żeby zorganizować na przykład gdzieś tam w pierwszym kwartale takie spotkanie z panem prezesem, tutaj też państwa radnych, żeby ta informacja została przedstawiona i żeby było możliwość też porozmawiania na temat, jak to ma funkcjonować. Również w związku z tą nową rzeczywistością, która chociażby ze względu na ograniczenie pola namiotowego będzie miało miejsce. Więc tu, panie radny Krzysztofie, zgoda, nie ma problemu. Ja tylko dokończę i pan radny Wełnic Włodzimierz, to dotyczy usług zlecanych przez gminę. Tam gdzieś, gdzie na drodze, gdzieś na jakimś terenie publicznym jest padłe zwierzę i musimy się legalnie tego pozbyć, to gmina zleca usługę i gmina płaci. Rolnicy się niech nie boją. A to jest, z tego co wiem, ten sam podmiot, to jest podmiot, który musi posiadać uprawnienia, on musi się wykazać jakimś kwitem, gdzie to jest później utylizowane, więc no to są pewne koszty, ale to są koszty gminy. Nie wiem, no to już każdy by musiał indywidualnie się zorientować. Jeszcze ominąłem kwestię ważenia odpadów, to faktycznie taki wniosek się pojawił, ale nie jednogłośnie, większością głosów przyjęty.
My zastosowaliśmy w umowie klauzulę obowiązkowo ważenie frakcji tych takich kosztotwórczych, czyli popiół, bioodpady, odpady zmieszane, czyli pewien złoty środek, bo jakby zobowiązanie tutaj do ważenia, cofania się z każdą frakcją by generował też pewne dodatkowe koszty, no to by też pewnie się przełożyło później na te koszty jednostkowe związane z odbiorem. Takie rozwiązanie jest zastosowane. To tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Czy jeszcze jakieś głosy? Nie widzę nic. A ja nie mam. O, już mam, dobra. Radny Stanisław Tomaszewski, bardzo proszę. Dziękuję. No więc co do tego ważenia, to mi się wydaje, że jednogłośnie było, ale nie chcę się sprzeczać, nie pamiętam. To było dwie sesje temu, czy trzy. W każdym razie no, zależało nam na tym, dlatego że te koszty ten deficyt śmieciowy no, był wysoki za tamten rok, ponad 200 tysięcy złotych, przypominamy sobie. I tutaj jeszcze bym wrócił do tej umowy na wywóz śmieci, do tych 506 tysięcy złotych. Otóż kosztotwórcze tu jest, jak tutaj wszyscy dobrze wiemy i było tu wspominane przez osoby, które się wypowiadały, są i tony, i cena, prawda? I tutaj ten tonaż do przetargu musiał być w jakiś sposób no, przygotowany i właśnie tu jest moje pytanie, czy ten tonaż do przetargu to był na bazie roku no, 2021, no tego, który w zasadzie minął i który w zasadzie był, powinien być brany pod uwagę. Czy też zmniejszony tonaż, bo wiadomo, że ta cena końcowa, no jeżeli będzie zmniejszony tonaż, to automatycznie będzie mniejsza i tutaj dla oka się okaże, no tutaj dla naszego przekonania, że to jest dobrze, bo ona jest niższa niż ta, co była za ubiegły rok, ale fizycznie, natomiast nie w umowie, bo w umowie, o ile dobrze pamiętam, też była niższa. Więc chciałbym się tutaj właśnie dopytać o ten tonaż. Jaki był brany tonaż do przetargu? No bo musiał być w tym zawarty. Jeśli chodzi o POSIR, to pytanie uzupełniające tu, jeśli chodzi o tą umowę. Od kiedy pan wójt zamierza ją zawrzeć? I czy znowu będzie tak, a jeszcze na jedno pytanie pan nie odpowiedział, czy w tej chwili jest na przykład, czynne są hotele i jest tam jakaś działalność w postaci wynajmu tych pokoi. I teraz jeżeli ta umowa będzie zawarta, jak już nie jest zawarta do tej pory, czyli będzie w okresie późniejszym, czy wtedy znowu czynsz będzie dzielony na proporcjonalnie do okresu, że tak powiem, wydzierżawienia? Czyli jeżeli to będzie pół roku, to będzie czynsz 15 tysięcy złotych, a nie 30. Netto. Nie odniósł się pan jeszcze do tego, że ten czynsz jest taki niski, no bo jest niski. Jest niski w porównaniu z czynszami innych nieruchomości, które są wykorzystywane na podobne cele albo nawet inne, no mniej atrakcyjne. Jest naprawdę niski. Jednostkowa cena od metra kwadratowego, tak zwana czynszu. I teraz jeśli chodzi o te zadania inwestycyjne, no to zadania inwestycyjne w zasadzie w każdym roku dzierżawnym były do wykonania, przecież tam się aż prosiło wykonać przede wszystkim te remonty wewnętrzne pokoi, ale również zewnętrzne. Sprawy związane chociażby z wyglądem zewnętrznym łazienek. Wrócił pan do tej zasady sprzed lat. No tu uderzył pan w stół, nożyce się muszą odezwać. Otóż w tamtym czasie czynsz był płacony w całości i dopiero po przedstawieniu zamiarów dzierżawcy były te pieniążki w jakiś sposób refundowane za już gotowe faktury. I chcę tu powiedzieć, że udział wykonawcy był taki, bo był,
że cała robocizna, my żeśmy tylko refundowali materiały, zakup materiałów, natomiast cała robocizna była po stronie dzierżawcy. Więc to nie tak, że całość. No i efekt chyba do dzisiaj jest widoczny. Proszę spojrzeć na łazienki. Jest jedna część, która się różni od drugiej, chyba pozytywnie, na plus. No więc o czym tu my mówimy? Byliśmy tam kiedyś z komisją rewizyjną, ale nie w tym roku, nie w poprzednim, bo to były te lata covidowe, tylko jeszcze w poprzednim, chyba w 19 roku. No to tamte pokoje już wtedy były mocno podupadłe, jeśli chodzi o zapach, malowanie, odpadające farby. No, były takie sytuacje. Jeden apartament był całkowicie wyłączony z wynajmu, bo były coś tam źle podłączone, jakieś wodne sprawy kanalizacyjne i tak dalej. W związku z tym, no, ja tych inwestycji przynajmniej nie widzę do tej pory, nie widziałem i nie widzę. Za obecnego dzierżawcę, czy tam, no właściwie dzierżawcę, chociaż to jest spółka komunalna. A tu panu Krzysiowi chciałbym powiedzieć, że myśmy sprawdzali, to tak milion jest przychodu. Milion jest przychodu rocznie. Milion przychodu. Więc w tym milionie przychodu teraz ten czynsz to będzie jeszcze mniejszy udział miał niż poprzednio. Ceny wszystkie rosną, jak wiemy, ceny wszystkie rosną i ceny usług też rosną. Ja przypomnę jeszcze jedną rzecz, że z dzierżawy w roku tam bodajże 19 czy 18 taki wykaz nam dostarczył prezes POSIR-u. To było ponad 100 tysięcy samych dzierżaw, takich, no tych wszystkich tam punktów gastronomicznych i innych, wypożyczalni i tak dalej, sprzętu wodnego, no wszystkiego razem, jak gdyby to, co zostało wykazane i nam tutaj przedstawione, to było ponad 100 tysięcy złotych. Czyli z tych 100 tysięcy złotych, z których, no oprócz tego jeszcze są media, ale to już jest nie nasza sprawa, jak gdyby, do wyrównania, ale z tych 100 tysięcy złotych czynszu, bez mediów, to my mamy udział 30 tysięcy, czyli można powiedzieć, że 70 tysięcy POSIR ma na czysto. No i już o działalności jego, stricte jego, czyli tej usługi hotelowo tam i pól namiotowych poza Powidzem, jak teraz się tutaj dowiadujemy w tym roku, no ma około tam 900 tysięcy złotych. Więc mi się wydaje, że to jest no tak mniej niż symbolicznie nawet ta kwota. No, to tak ad vocem tyle. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Radny Krzysztof Bartkowiak. Drodzy Państwo, jeszcze tutaj powrócimy do kwestii POSIR-u i cały czas będę tutaj oponował przy tym moim wniosku, żeby takie sytuacje dotyczące kalkulacji kwartalnej, dotyczącej kosztów, czyli przychody, zyski, straty, inwestycje, elementy planowane. I w tym momencie rozumiem tutaj i szanuję pracę komisji rewizyjnej, tylko tutaj ta komisja powiedzmy raz na dwa lata jest. Może szybciej robią, tak, częściej, ale po dwóch latach znowu będziemy rozpatrywali, co by było lub co było. A w sytuacji, kiedy będziemy mieli rozliczenia kwartalne, w sytuacji, co zostało zrobione, jaki był przychód, jaki był wydatek, na co były pieniążki wydatkowane, to w tym momencie wydaje mi się, że będzie nam o wiele łatwiej zarządzać, tak, czy mieć ewentualnie kontrolę nad sytuacją dalszego rozwoju i planów inwestycyjnych, a co za tym idzie, również i zysków, jeżeli chodzi o kwestie spółdzielni. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Radny Tomaszewski, adwokat. Przepraszam pana Krzysztofa, ale ja nie kwestionowałem pana wniosku i w całej rozciągłości popieram ten wniosek, że tak należało, nawet jak pan mówi kwartalnie, okej, niech będzie kwartalnie. To jest okres nie taki krótki, może być i nawet powinien być. Ja tutaj to popieram. Dziękuję. Dobrze, bardzo dziękuję.
Tak, jeszcze. Panie przewodniczący, bo tu możemy tak dyskutować w nieskończoność, więc no, to jest trochę taki spór co do koncepcji, jak to ma funkcjonować, ale mimo też różnych pomysłów, które się gdzieś tam pojawiały, jednak jeżeli to są tereny bardzo ważne też z punktu widzenia użyteczności publicznej, takie, gdzie no, warto, żeby był powszechny dostęp, no to pójście w kierunku całkowitej ich komercjalizacji też poprzez chociażby wydzierżawienie prywatnemu pewnie byłaby niezbyt dobrym rozwiązaniem, no bo byłby tu w ogóle rozejście się oczekiwań, tak? Interes publiczny reprezentowany przez gminę, a prywatny, który patrzyłby tylko na zysk. No spółka komunalna jest takim rozwiązaniem kompromisowym, która też pozwala realizować poza tą działalnością komercyjną, głównie tę działalność związaną z zarządzaniem terenami rekreacyjnymi, użyteczności publicznej, utrzymaniem czystości, porządku, wyłożeniem odpadów z tych terenów nadjeziornych, utrzymaniem kąpielisk, no to też są realne koszty, które nie są po stronie gminy, a które są po stronie spółki. A nawet jak się czyta sprawozdanie chociażby komisji rewizyjnej, to tam są, sprzed 2 lat bodajże, to tam są głosy, że faktycznie w ostatnich latach, no nie da się ukryć, teren jest zadbany, jest dobrze utrzymany, więc no tutaj to, że nic się nie dzieje, nic nie jest robione, ten głos, no to chyba wynika z, no ze złej woli, panie radny, niestety, bo chociażby utrzymanie tych terenów parkowych, nasadzenia, ta cała zieleń, która jest chociażby na łazienkach, nie mówiąc już o Przybrodzinie, tam to zejście w kierunku pola namiotowego, jakieś chodniczki i tak dalej w okolicach hotelu, no to zostało zrobione w zeszłych latach, ostatnich latach POSIR-u, wyłącznie ze środków POSIR-owskich, a nie gminy. Nie mówię też o drobnych remontach, czy też chociażby doprowadzenia wreszcie do ładu rotundy, gdzie zarywała się podłoga, a w zeszłym roku udało się znacząco ją zmodernizować. Jest nowa podłoga, jest nowy trochę image rozjaśnione i tak dalej. To zostało zrobione nie przez gminę, to zostało wykonane przez spółkę. W całości. W całości. To tak tytułem do powiedzenia. Do czasu powołania, do czasu tej nowej umowy, tak jak wspomniałem, jest administrowanie, czyli zarządzanie tymi obiektami i tu jakby kwestii związanej z wynajmem w tym moim piśmie się nie pojawiło. Ja myślę, że w najbliższych dniach będziemy mogli tą umowę zawrzeć, żeby też spółka już mogła zacząć takie też funkcjonowanie bardziej stabilne. Dobrze, bardzo dziękuję Państwu za ożywioną dyskusję. W trzecim punkcie, czyli sprawozdanie z działalności międzysesyjnej wójta gminy Połowic, pro forma zapytam jeszcze, czy są jakieś głosy w dyskusji. Nie widzę, zamykam ten punkt. Przechodzimy do punktu 4, czyli podjęcie serii uchwał. I tak w podpunkcie A mamy uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej naszej gminy. Proponuję nieodczytywanie projektu tej uchwały. Była ona analizowana szczegółowo na wspólnym, przedsesyjnym, wtorkowym posiedzeniu Komisji Rady. Opinia Państwa Radnych była większością głosów pozytywna i podczas tego wtorkowego, przedsesyjnego posiedzenia zwrócono uwagę na konieczność wniesienia poprawek do projektu tej uchwały. Te poprawki też szczegółowo przedstawił pan skarbnik i zostało ono oznaczone w dodatkowym materiale zamieszczonym w e-sesji. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zgłoszeń do dyskusji nie widzę. Zarządzam więc głosowanie i w pierwszej kolejności będziemy głosowali nad poprawkami omawianymi na... Nie? A przepraszam, źle spojrzałem. Faktycznie. W budżecie były poprawki. WP już był zgodnie z tym i tak. Dobrze, jeżeli nie ma zgłoszeń w dyskusji odnośnie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej, zarządzam głosowanie. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Tak, bo te punkty omawialiśmy łącznie. Radna Kluczka, Jadwiga za. Uchwała została podjęta większością głosów
Za stosunek głosów 14, za przy jednym głosie wstrzymującym. Bardzo dziękuję i przechodzimy do podpunktu B, czyli projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową naszej gminy na ten rok. Proponuję jej nieodczytywanie, była ona szczegółowo analizowana i właśnie w tym punkcie były poprawki, o których mówił tutaj pan skarbnik. Jeżeli chodzi o analizę tej uchwały, ona również była większością głosów pozytywna i otworzę dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały w podpunkcie B. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Radny Tomaszewski, bardzo proszę. Dziękuję. Ja wracam jak gdyby do przedwczorajszego pytania na komisji odnośnie tych zmian, które Rada dała upoważnienie wójtowi do tych, no, do tych niektórych zmian. I te zmiany tutaj, jak gdyby w tej ilości dużej, po prostu według mojej oceny zaciemniają obraz. I prosiłbym i na przyszłość, ale i również w tej chwili pana skarbnika o wykazanie czy zaakcentowanie tych zmian, które rzeczywiście Rada powinna podjąć i których wójt nie może podejmować. Bo to ma jakiś sens wtedy, bo wtedy rzeczywiście bez Rady tutaj wójt nie jest w stanie zrobić, a do tych, co ma upoważnienie, no to przecież może to zrobić rozporządzeniem, tak jak mówiłem wcześniej. I jako, powiedzmy, pewien przykład, wyprzedzając może tutaj odpowiedzi czy jakieś wątpliwości, powiem, że bodajże 2 grudnia mieliśmy sesję, na której były zmiany, również podobne do dzisiejszych być może, no, chodzi o ilość. A 3 grudnia już było zarządzenie wójta w sprawie zmian w budżecie, a więc nie jest możliwe, żeby te zmiany z dnia na dzień, że tak powiem, nawet po sesji je wykonać. Także jeśli wójt ma upoważnienia od rady w tym względzie, no to powinien robić. A do pana skarbnika jeszcze raz powtarzam pytanie. Chciałbym usłyszeć, które pozycje, jakie kwoty są do zmiany, które nie są w upoważnieniu dla wójta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę. Bardzo proszę, panie skarbniku. Oczywiście, jeżeli chodzi o zmiany, które by wymagały ingerencji Rady Gminy Powidz, to jeżeli chodzi o stronę dochodową, to pierwsze dwa od góry, czyli wprowadzenie po stronie dochodowej do budżetu 202 230 zł na transport zbiorowy w rozdziale 604. W rozdziale 614 25 716 zł dotyczy to porozumienia z powiatem słupeckim na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy. Po stronie wydatkowej rozdział 604 202 230 zł na organizację transportu zbiorowego. Tutaj mówimy już o wydatkach stricte. Rozdział 614, zarówno paragraf 42 10 i 4300 w łącznej kwocie 25 716 zł na utrzymanie dróg powiatowych. Rozdział 750-23, paragraf 40-20 jest zmniejszenie o 10 tysięcy, jest to przeniesienie do rozdziału 754-11. To też musiałoby być przez Radę Gminy zrobione przesunięcie. Zwiększenie w rozdziale 754-11 i ustanowienie nowego zadania inwestycyjnego w kwocie 20 tysięcy zł dla Powiatowej Straży Pożarnej. Przeniesienie z rozdziału 754-12, paragraf 40-20 z 10 tysięcy do rozdziału 754-11. W rozdziale 801-04 przeniesienie z paragrafu 40-10 do paragrafu 44-10 kwoty 500 zł.
W rozdziale 801.48 przeniesienie z paragrafu 40.10 do paragrafu 44.10 500 zł. Rozdział 852.19 przeniesienie z paragrafu 41.70 do paragrafu 4.300 kwoty 6,5 tysiąca zł. Kolejna rzecz to jest przeniesienie z rozdziału 75023 do rozdziału 926.05 2000 zł, chodzi o paragraf 41.70. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o zmiany, które by wymagały ingerencji Rady Gminy Powidz. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przepraszam, to tak. Ja też dziękuję w takim razie panu skarbnikowi. Jeśli tak, to te zmiany oczywiście jak najbardziej powinny mieć tu miejsce. Tu jeszcze się dopytam, czy pan wprowadził również to, co wynikało ze sprawozdania, mianowicie na umowę z firmą doradczą, jeśli chodzi o zamówienia chyba publiczne, tutaj pomoc przy przetargach, tam też jakaś kwota była, chyba nie, chyba że była uwzględniona od samego początku w budżecie. Nie jestem pewien, prosiłbym o wyjaśnienie. Ta kwota to by była w granicach tam czy zaraz 20, 30 czy 40 tysięcy złotych, bo chyba około 5 tysięcy złotych na miesiąc przez 6 miesięcy, no to jest 30 tysięcy. Czy ta kwota jest tam uwzględniona? Jeżeli chodzi o firmę doradczą przy organizowaniu tych przetargów publicznych, to na etapie projektowania budżetu kwota była zabezpieczona w budżecie, bo robiliśmy analogicznie w stosunku do roku poprzedzającego, więc te wydatki też zostały zaplanowane. Dobra, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, zarządzam zatem głosowanie. W pierwszej kolejności będziemy głosować nad poprawkami omawianymi przez pana skarbnika szczegółowo na wtorkowie wspólnej komisji. Bardzo proszę o głosowanie. Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Teraz będziemy głosowali nad całością projektu uchwały wraz z przed chwilą przyjętymi poprawkami. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie głosów. Uchwała została podjęta stosunkiem głosów 14 za przy jednym głosie wstrzymującym. Bardzo dziękuję. Zamykam ten podpunkt. Zanim otworzymy podpunkt C, zarządzam 10-minutową przerwę. Bardzo proszę o wywietrzenie sali.
Wznawiamy obrady po przerwie. Jesteśmy w punkcie czwartym. Przechodzimy do podpunktu C, czyli do projektu uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. Proponuję nieodczytywanie projektu tej uchwały. Była ona analizowana na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu Komisji naszej Rady. Opinia Państwa Radnych w tej sprawie była jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo szanowni, proszę. Szanowni Państwo, tak tytułem uzupełnienia, bo już o tym mówiłem w sprawozdaniu, no to ze względu tutaj na te rozwiązania, na te głosy, które pojawiały się w trakcie składania tych deklaracji, proponujemy taką poprawkę, która by weszła w życie od 1 marca, żeby gospodarstwa rolne, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, objąć ryczałtem na potrzeby ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 3 metry sześcienne za miesiąc za osobę. Nie dotyczy to sytuacji gospodarstw, gdzie jest prowadzona inna działalność niż działalność rolnicza. Takie rozwiązanie, żeby tu przeciwdziałać takim zjawiskom, które no, dosyć negatywne obciążenie zbyt duże się pojawiało, niezgodne z zamierzeniami tej reformy opłaty na terenie naszej gminy. Z drugiej strony wiemy, dopuszczamy możliwość zainstalowania tych wodomierzy, żeby w przyszłości faktycznie ten pomiar był rzeczywisty, tych wodomierzy dodatkowych, tej wody, która na przykład będzie trafiać na potrzeby stricte chowu, gospodarowania, żeby to obomiarować osobno. Dlatego ta uchwała ma obowiązywać wyłącznie przez ten rok. Bo jeżeli ktoś zamontuje ten dodatkowy podlicznik, to on za rok już będzie przynosił efekt w postaci wpływu na wysokość tej opłaty. To dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy mamy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Radny Tomaszewski, bardzo proszę. No więc, proszę Państwa, to się trochę mści ta sytuacja z tymi rolnikami, ale również z innymi odbiorcami, którzy no, nie są rolnikami, a korzystają ze szamba, bo też wiadomo, że podlicznika nikt wtedy żadnego nie stosuje, bo i tak za wodę płaci, a za ścieki płaci tylko wywoźnikowi. Więc tu ja mam tylko taką jedną uwagę, że ten mój wniosek, który padał na komisji rewizyjnej, zresztą cała komisja rewizyjna podjęła ten wniosek i był to omawiany na komisji bodajże w grudniu, że byłby teraz miał zastosowanie, bo gdybyśmy przyjęli zasadę, że tylko miesiąc, jeden grudzień byłby tym wymiarem na miesiąc następny, czyli na styczeń, to już by dawno ta sytuacja się wyklarowała, bo już byśmy weszli w ten nowy rok, a więc od stycznia i ktoś gdyby założył sobie podlicznik, to już by nie było problemu z ustalaniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. A tak to się mści. Ja myślę, że tutaj to, co padło tutaj z ust pani bodajże sekretarz, że zajmiemy się tą sprawą w kwietniu, że rzeczywiście się zajmiemy i że ten okres wcześniejszy, tak zwany tylny bagaż tego obciążenia za zużycie wody, skrócimy. Tak, żeby mniej było tej bezwładności płacowej, bo tak to rzeczywiście sytuacja jest i tak niedobra, ponieważ całe te 3 metry sześcienne, które będzie płacił od osoby rolnik przez okres prawie całego roku, czy całego roku nawet, no znowu będzie nieadekwatna do jego zużycia. Już pomijając to, czy to będzie na korzyść, czy na niekorzyść, bo może być też, że na niekorzyść rolnika to będzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Proszę, panie wójcie. Osoby, które będą mogły zastosować ten zapis, tu rolnicy będą musieli po prostu złożyć po wejściu w życie tej uchwały, czyli na początku marca, nową deklarację uwzględniającą te zmiany. Dziękuję. Dziękuję. Więcej zgłoszeń do dyskusji nie widzę. Zarządzam zatem głosowanie. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie swoich głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu D, czyli projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników na terenie gminy Powidz. Szanowni Państwo, projekt tej uchwały był szczegółowo analizowany na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu Komisji naszej Rady w miniony wtorek, dlatego proponuję jego nieodczytywanie.
Opinia państwa radnych była jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały. Dosłownie dwa zdania, panie wójcie, wprowadzenia. Nowa ustawa, która ułatwia handel produktami rolnymi, nakazuje, żeby w piątki i soboty odbywało się to bez opłat targowych, żeby Rada Gminy wskazała miejsce, w których objęty takim zwolnieniem handel płodami rolnymi się odbywa. No i my na chwilę obecną taką uchwałę, żeby uczynić zadość tej ustawie, podejmujemy. Wskazujemy na razie miejsce takie tymczasowe, pewnie związane tu z tym terenem przy Domu Kultury, gdzie dotychczas odbywa się i tak handel. Chociażby ze względu na trwające prace na rynku, po zakończeniu rychłej rewitalizacji rynku wrócimy do tematu, żeby też wtedy określić, co na rynku ma się dziać, czy na przykład właśnie może płody rolne, produkty lokalne, regionalne wpuścić na rynek, zrobić taką właśnie strefę naturalną, natomiast inne produkty w innym miejscu, to jest jeden z takich pomysłów, który mi po głowie chodzi, ale to dopiero później. Na razie uchwała taka tymczasowa, żeby uczynić zadość tej ustawie. Dodam też, że to dotyczy też rolników z innych gmin, którzy mogą również to korzystać. To nie dotyczy tylko nasi rolnicy, tylko wszyscy, którzy tą definicję rolnika czy osoby bliskiej rolnikowi spełnią, będą mogli korzystać z uprawnień tej uchwały, uprawnień, czyli przede wszystkim zwolnienia w piątki i soboty. W inne dni od nich opłata targowa będzie mogła być pobierana. Dziękuję bardzo panu wójtowi. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały. Proszę, radny Tomaszewski. Taka sprawa, więc tradycyjnie targowisko w zamierzchłych czasach było na tak zwanym Placu Piaskowym. Nawet jest taka informacja pewna, że tam było. I teraz ja daję tutaj radnym, państwo radnym, wójtowi pod myślenie, czy by właśnie z tymi płodami tam nie można było rozwinąć tych paru straganów, tam dwóch czy trzech. Mieszkańcem tego placu i on wyraził, zdaje się, dosyć pozytywną opinię na ten temat, czy nawet nie dosyć, tylko na pewno pozytywną. I w związku z tym nie rynek, a tam byłoby to bardziej wskazane i pewna tradycja zachowana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Bardzo proszę, wiceprzewodniczący Nowak. To chwileczkę podałem mikrofon. Jeżeli, proszę państwa, jeżeli by miało miejsce takowe handlowanie przez naszych rolników, mieszkańców, musiałyby być tam wyznaczone stanowiska do handlu, żeby nie przeszkadzać przyległym posesjom do wjazdu, żeby mieszkańcy byli z tego zadowoleni, a nie mieli jakieś tam przeszkody ustawiane przez rolników w bramach czy w wjazdach swoich posesji. Na to ja jako mieszkaniec pobliskiego tam terenu zgadzam się, ale też wyrażam opinię mieszkańców Placu Piaskowego. Tak, żeby to było wszystko zorganizowane w należyty sposób, a nie zaprowadzony taki niedostatek, który by przeszkadzał naszym sąsiadom Placu Piaskowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu wiceprzewodniczącemu. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, zarządzam zatem głosowanie. Bardzo proszę państwa radnych o oddawanie swoich głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie, bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu E, czyli projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach. Szanowni Państwo, opinia państwa radnych wystosowana
w tym temacie na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu Komisji Rady było jednogłośnie pozytywne. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały. Bardzo proszę, panie wójcie. Ze względu na wejście w życie nowej ustawy o OSP od 1 stycznia musimy tą uchwałę, którą już w grudniu podjęliśmy, podjąć po prostu na nowo na podstawie nowej ustawy. Stawka wówczas uchwalona 19 zł za godzinę akcji ratowniczej, działań ratowniczych, szkolenia, ćwiczeń się nie zmienia i 7 zł za szkolenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji? Nie widzę, zarządzam zatem głosowanie. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu F, czyli projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Powidz w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Powidz. Szanowni Państwo, proponuję nieodczytywanie projektu tej uchwały. Była ona analizowana na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu Komisji Rady. Opinia Państwa radnych była większością głosów pozytywna. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Radny Tomaszewski, proszę. Może tak, ja nie w treści uchwały, ale troszkę chciałbym, ponieważ materiały historyczne ukazały się nam w tych naszych tabletach, więc chciałbym tu troszeczkę jak gdyby przybliżyć ten historyczny temat z dwóch fragmentów, cytując dwa fragmenty tych materiałów. Otóż może pierwszy, starszy, taki z roku dokładnie 1700, tam gdzieś końcówka roku, znaczy wieku XVIII. Cytuję. Wojny szwedzkie, w ciągu których wedle miejscowych tradycji mieszczanie okazali wiele męstwa i patriotyzmu, tworząc oddział ochotniczy, mowa o Powidzu oczywiście, wyludniły i zubożyły miasteczko. Starostowie powidzcy, korzystając z tego, wcielali łany puste do starostwa i odbierali mieszczanom ich prawa, traktując ich na równi z wieśniakami dóbr starościńskich. Najwięcej podobno odznaczali się takim uciskiem w pierwszej połowie XVIII roku starostowie Radoński, Sochacki i Gajewski. Ostatni podczas bezkrólowia przed obiorem Stanisława Augusta nie tylko, że i grunta orne powidzanom zabierał, ale nawet snopki z pola. Stąd przychodziło do bujek między ludźmi starościńskimi a mieszczanami. Ówczesny proboszcz powidzki, Żabicz, chcąc powstrzymać od takich zajść, skłonił mieszczan, aby na drodze prawnej poszukiwali swych krzywd i pożyczył na ten cel 10 000 złotych polskich. Zagrożony ty. Starosty zażądał wkrótce zwrotu pożyczonych pieniędzy. Skutkiem tego miasto oddało swe dobra wylatkowskie w zastaw niejakiemu Schreiberowi za 1000 talarów na 30 lat bez ograniczenia co do używalności z lasów. Schreiber miał tylko płacić rocznie do kasy miejskiej 400 złotych polskich. Z pożyczonych pieniędzy miasto oddało księdzu Żabiczowi 1000 złotych polskich. Pewną część odłożyło na proces, a o swe prawa przeciw staroście, a za resztę kupiło wójtostwo Zielątkowo, przytykające do dóbr Wylatkowa. Po wstąpieniu na tron Stanisława Augusta, powidzanie rozpoczęli proces przeciwko staroście, który się ciągnął bez skutku aż do 1778 roku. W tym roku wysłało miasto deputację, inaczej mówiąc delegację, do króla z prośbą, aby je wziął pod swą opiekę. Przewodniczył deputacji mieszczanin Czeszycki. Król przyjął deputację łaskawie i jeszcze w tym samym roku wysłał komisję do sprawdzenia. Komisja odebrała staroście około 10 włók ziemi. Miasto przecież zaprotestowało, bo starostwie nie 10 włók, ale 20 łanów powidzanom zabrali. Tymczasem Schreiber w dobrach wylatkowskich gospodarował swobodnie. Pozakładał huty szklane, las ciął i zakładał osady. I to trwało do 1801 roku. Obywatele dopiero teraz spostrzegli szkody, jakie ponieśli i złożywszy
12 tysięcy talarów, odkupili od sukcesorów Schreibera resztę używalności na drugie 40 lat. Wydobywszy dobra wylatkowskie, rozparcelowało miasto folwarki, wylatkowo Słoszewy, Okrąglice i Budy i rozsprzedało kolonistom za czynsz. Lasy zaś należące do Wylatkowa i Zielątkowa, około 2000 murg, zostawiło dla siebie. Po okupacji rząd pruski, regulując stosunki, przysłał do Powidza jako komisarza byłego urzędnika z księstwa warszawskiego, Polaka. Ten, przejrzawszy papiery i przywileje miasta, doradził mieszkańcom upomnieć się o utracone role. Miasto, idąc za jego radą, rozpoczęło proces przeciwko fiskusowi. Proces ten skończył się pomyślnie w 1827 roku. Rząd pruski miastu oddał z gruntów należących dawniej do starostwa blisko 28 włók. Włóka, przypominam, to jest 17 hektarów, czy ponad 17 hektarów. Ziemią tą obywatele się podzielili. Za radą tegoż komisarza wystąpiło miasto z drugim procesem o użytki, które obliczono na 100 tysięcy talarów. I ten proces został wygrany w zasadzie, ale sąd zroszczonych pretensji do rządu przyznał tylko 6 tysięcy talarów. Reszty należności kazano poszukiwać na dworze saskim. Przed 15 laty miasto kupiło od rządu całe jezioro za 500 talarów i wydzierżawia rybołówstwo. Oprócz ryb dzierżawcy łowią i raki za dość wielką skalę. W roku 1860 i 1863 wywieziono z jeziora Powickiego za 10 tysięcy talarów raków do Francji. A więc widzicie, za 500 kupiono, a za 10 tysięcy wywieziono tyle raków. Tutaj widać, jaka jest obrotność naszych, no, można nazwać, przodków na terenie zajmowanym teraz przez nas. I również widać, jakie ciężkie boje prowadzili o swój majątek, o swój interes. I tu jeszcze jedna sprawa mnie dotknęła, mianowicie niejaki Radoński, mamy taką ulicę, starosta Radońskiego. I on przyłożył ręki do tego, żeby odebrać Powidzanom te łany pól. Więc tutaj należałoby się zastanowić w przyszłości, czy czasami tej ulicy nie należałoby zmienić na bazie tego materiału, który tutaj mamy. I jeszcze jedna sprawa, mianowicie dotycząca, przepraszam bardzo teraz na chwilę, dotycząca tego materiału bardziej świeżego. Sekundę. Otóż mam już, tak. Więc chciałbym tutaj przeczytać króciutko, jakie mieliśmy korzyści jako miasto, które będziemy próbowali przywracać tej miejscowości, która jest w tej chwili wsią, w tamtym czasie, to znaczy w czasie nie już takim bardzo historycznym, mocno historycznym, tylko można powiedzieć w czasie przedwojennym. Kiedy, to był 34 rok, jak sądzę, i później też oczywiście do 39 roku, a więc do początku wojny. Więc tak, takie zestawienie tutaj w tych materiałach jest. Dzierżawa parcel wylatkowskich, tak zwane Ameryki. Do dzisiaj to funkcjonuje, ta nazwa. 3000 morgów. Morgi można różnie, że tak powiem, przeliczać. Otóż morga, ta pruska duża, to była pół hektara, ponad pół hektara, natomiast ta mała to ponad ćwierć hektara. Więc raczej wydaje się, że są te duże morgi. I za to rocznie było 2392 zł na tamten czas. To są spore pieniądze. Dzierżawa tak zwanych parcel, zbytki, 25 morgów, 135 zł. Dzierżawa tak zwanej parcel glinica. Nie wiem, teraz się mówi chyba glinianki na to, tak? Glinica, tak, 10 morgów, to jest 34 zł. Dzierżawa jeziora Powickiego miejscowemu rybakowi, 3330 morgów,
to jest 6500. Dzierżawa Jeziora Powieckiego przez ust rozwisko w celach sportowych. Uwaga, to mamy taki posil przedwojenny. 1000 zł. Dzierżawa Jeziora Smolnickiego, 40 morgów, 110 zł. Dzierżawa Trzciny, sprzedaż Trzciny z Jeziora Powieckiego, 200 zł. Razem dochód z dzierżawy wynosił i sprzedaży tej trzciny, tak, to wynosił 10 370. Ktoś to policzył w tamtych czasach, 10 tysięcy. I to była 1/3 budżetu gminy, miasta Powidza. Więc no, spore pieniądze z tych dzierżaw jednak były. Ja sądzę, że te przedwojenne tereny, które były własnością, można powiedzieć, miasta czy gminy później Powidza, nie wszystkie można będzie odzyskać, ale te, bo taka była zasada, jest taka zasada, te tereny, które są własnością Skarbu Państwa, nie prywatne, ale Skarbu Państwa, można odzyskiwać. Więc można się pokusić też tutaj, żeby te tereny, które są we władaniu Skarbu Państwa, po prostu po utworzeniu czy przywróceniu statusu miasta Powidzowi, można by było odzyskać, no oczywiście na pewno nie w sposób łatwy, ale można spróbować. To dziękuję za uwagę, tyle tego materiału historycznego. Bardzo dziękuję. Zgłosił się do dyskusji radny Krzysztof Bartkowiak, bardzo proszę. Dziękuję serdecznie, tylko króciutko. Tutaj odnoszącą się do sytuacji tych konsultacji, oczywiście jestem za, tylko moje jest pytanie. Po pierwsze, czy tutaj zostanie wcześniej podana informacja po poszczególnych sołectwach na tablicach informacyjnych, żeby jak największa liczba osób będących mieszkańcami gminy Powidz miała możliwość wypowiedzenia się tutaj w stosunku do tego, czy chce być wsią, czy chce być miastem. Także prosiłbym o to, żeby ta informacja była przygotowana, rozwieszona we wszystkich możliwych punktach w formie zarówno tutaj na stronie internetowej, czyli elektronicznie, ale w formie papierowej, żeby każdy, znaczy może inaczej, żebyśmy mieli okazję w większej ilości osób wypowiedzieć się w ten na ten temat, żeby oczywiście tutaj sytuacja podjęcia decyzji była bardziej wiarygodna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze w ramach dyskusji warto zaznaczyć, że tutaj na komisji żeśmy jako głos doradczy podjęli też decyzję, że te granice miasta przebiegałyby tutaj w tej mocno zwartej zabudowie Powidza z wyłączeniem, mówiliśmy o Dolinie i o Powidz, tak zwane wybudowania. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji odnośnie projektu tej uchwały? Mówimy tutaj stricte o podjęciu uchwały w sprawie przeprowadzenia tych konsultacji społecznych odnośnie nadania miasta. Zgłoszeń do dyskusji nie widzę. Zarządzam zatem głosowanie. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. I projekt tej uchwały o przeprowadzeniu konsultacji uzyskał wynik 13 głosów za przy 2 głosach wstrzymujących. Bardzo dziękuję. Przechodzimy do podpunktu G, czyli projektu uchwały w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Powidzu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej w sprawach dotyczących dodatku osłonowego. Opinia Państwa radnych wystosowana na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu Komisji Rady była jednogłośnie pozytywna. Otwieram dyskusję w przedmiocie projektu tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zgłoszeń do dyskusji nie widzę. Zarządzam zatem głosowanie. Bardzo proszę Państwa radnych o oddawanie głosów. Jednogłośnie bardzo dziękuję. Zamykam punkt 4, gdzie procedowaliśmy serię uchwał. Przechodzimy do punktu 5, czyli podjęcie apelu w sprawie umiejscowienia na terenie gminy Kleczew karetki pogotowia ratunkowego. Proponuję nieodczytywanie tego przedmiotowego apelu. Przypomnę, że jest to ponowny apel Rady Gminy w tym temacie. Został on też na wspólnym przedsesyjnym posiedzeniu komisji zaopiniowany jednogłośnie
pozytywnie. Jest to też apel, który, ponowny apel, który wypłynął tutaj też z inicjatywy radnego Daniela Żurka. Chodzi tutaj o to, aby skutecznie doprowadzić do tego, żeby taka karetka pogotowia ratunkowego stacjonowała w bliskim naszym sąsiedztwie, czyli w Budzisławiu Kościelnym, tak aby zapewnić tutaj tą obsługę ratowniczą w przypadku zagrożenia zdrowia czy życia. Czy jeszcze jakieś głosy w dyskusji odnośnie tego apelu? Nie ma, stwierdzam, zarządzam zatem głosowanie nad podjęciem tegoż apelu. Bardzo proszę Państwa radnego o głosowanie. Apel został przyjęty jednogłośnie. Bardzo dziękuję za tą jednomyślność. Przechodzimy do punktu szóstego, czyli sprawozdanie z działalności Komisji Rady Gminy Powic w minionym 2021 roku. Proponuję nieodczytywanie przedmiotowych sprawozdań, chyba że macie Państwo inne propozycje. Sprawozdanie zostało udostępnione radnym przed sesją. Mieszkańcy mogą się z nimi zapoznać poprzez portal mieszkańca, do którego dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową naszej gminy w zakładce sesja. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zgłoszeń do dyskusji nie widzę. Stwierdzam zatem, że rzeczone sprawozdania zostały przez Wysoką Radę przyjęte do wiadomości. Przechodzimy do punktu siódmego, wolne wnioski i zapytania, informacje w pytaniach. I tak do Biura Rady wpłynęło sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez naszą jednostkę samorządu terytorialnego. Sprawozdanie to zostało zamieszczone w systemie sesja. Kolejno do biura wpłynęło sprawozdanie z działalności posterunku policji w Strzałkowie za ubiegły rok. Kolejno skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu uchwałą z dnia 18 stycznia tegoż roku wyraził opinię pozytywną o możliwości sfinansowania deficytu budżetu gminy Powic przedstawionego w budżecie gminy na bieżący rok. Została też wydana opinia pozytywna o prawidłowości planowanej kwoty długu naszej gminy i kolejno w sesji zostało zamieszczone także pisma komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej pierwsze dotyczące wsparcia wykonania instalacji fotowoltaicznej i drugie zawierające prośbę o zmianę przedmiotu wsparcia na ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Ten temat też szczegółowo omawialiśmy na komisji. Wolne wnioski, informacje, zapytania. Mogę udzielić głosu wszystkim Państwu, którzy przybyli na naszą sesję. Tak, bardzo proszę. Zaraz podamy Pani mikrofon. Na potrzeby protokołu poproszę też, żeby się przedstawić z imienia i nazwiska. Witam ślicznie. Moje nazwisko Samulska Ida. Od ponad 30 lat jestem związana bardzo tak uczuciowo z Powidzem. Mieszkam od lat 14 i pozwoliłam sobie tutaj się do Państwa wybrać i zająć głos tutaj w wolnych wnioskach. Okej. Konkretnie chodzi mi o temat obwodnicy Powidza, która jest świetnym pomysłem. Mieszkam na ulicy Widokowej, gdzie chodzę sobie po tych pięknych polach na spacery i siłą rzeczy codziennie oglądam, co rośnie, co padło, co wygląda. Chodzi mi konkretnie o cztery drzewa, które znajdują się w tak zwanym polu rażenia budowania tej obwodnicy. Są to dwie piękne akacje, potocznie mówiąc akacje robinia pseudoakacja i dwa inne drzewka, które no, już są oznaczone numerami do wycinki. Kochani, może to zabrzmi jakoś tak śmiesznie, nie? Że ktoś tutaj przychodzi z mieszkańców i się upomina o drzewo. To są stare akacje, naprawdę ogromne, wielkie drzewa. Walczymy w Powidzu, nie walczymy, to jest złe słowo. Chcemy, żeby w Powidzu było to miejsce, które przyciąga ludzi, które i przyciąga tych ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj dla przyrody, dla świeżego powietrza. Jest mi to ogromnie bliskie, bo jestem biologiem z wykształcenia,
Więc tutaj miałabym ogromną prośbę do Państwa, żeby się przyjrzeć, żeby ewentualnie te drzewa oszczędzić. Wiem, że są nasadzenia nowe, bardzo dużo tych nasadzeń, ale moje pytanie jest również, czy ktoś z Państwa, jakaś jednostka, sprawdza, co z nasadzeniami dzieje się dalej? Blisko mojego domu, bodajże z 2 lata temu, było sporo drzew nasadzonych. Na tej drodze właśnie powiedz wybudowanie, czyli to jest od Widokowej w kierunku na Wylatkowo. Wierzcie mi Państwo, jak ktoś będzie zainteresowany, mam porobione zdjęcia z moich spacerów z psami. Tam praktycznie żadne z tych drzewek niestety nie przeżyły. Kilkadziesiąt drzewek uschły, bo były wsadzone dość wysoko, bez takiego zrobionego zagłębienia, żeby utrzymywać. Tak? Czyli to było tak na chybcika, na szybciutko. Nie oceniam. Nie po to tu jestem. Bardzo boli mnie fakt niedbania rolników o tą właśnie... o tą przestrzeń, ponieważ teraz rolnicy wjeżdżają na pola orząc ogromnymi sprzętami, tak, które muszą mieć spore pole działania. No i bądźmy szczerzy, no, takie drzewa czy takie krzewy po prostu im przeszkadzają. Te drzewka nowo nasadzone mają prawdopodobnie sukcesywnie obcinane korzenie. One nie mają szansy się po prostu tam rozwinąć. Idea cudowna, tak? Żadne drzewko się nie utrzymało. Na tym kawałeczku, co obok mnie od widokowej jest, zachowały się 2 drzewka, które widzę, że ledwo sipią. Dalej przechodząc na drugą stronę za asfalt w kierunku Przybrodzina, tam proszę Państwa, no tam to jest po prostu tylko tych drzewek. Tak? Dlaczego mówię? Idea jest cudowna. I jeśli będzie taka potrzeba, jestem w stanie się nawet zaangażować, żeby w tym pomagać, bo ludzie mają świadomość, że jedno duże drzewo, a takim dużym drzewem jest właśnie akacja, która jest opisana, produkuje parę tysięcy litrów tlenu więcej niż 3000 małych, malutkich drzewek. Więc tutaj chcemy zrobić dobrze, nasadzamy. Robimy sobie zdjęcia, bo tu takie drzewka nasadziliśmy, ale przy tym wszystkim nie szanujemy to, co już mamy. Obserwowałam, jak w trakcie budowy ślicznej promenady nikną drzewa. Tak? Na końcówce ulicy Klonowej, przy okolicach, gdzie pan Pietruszewski mieszka, tam spędziłam z mojej pod pięknymi drzewami, które dawały cudowny cień. Wszystkie wyleciały. Wszystkie. Słuchajcie, to jest, to serce po prostu się kroi. Ze strony takiej stricte ekologicznej, po prostu jest coś takiego jak zadrzewienia śródpolne, tak? Jest to obecnie dość popularne, znaczy popularne. Uważam, że jest to konieczne, ponieważ każda miedza między polami działa na korzyść rolników, ponieważ wstrzymuje erozję gleby, zatrzymuje wilgoć w tej glebie, tak? Jest, jeśli są to nasadzenia, które są miododajne, również utrzymują przy życiu masę owadów, które od których oczekujemy pomocy przy zapylaniu naszych plonów, tak, na polach. To są tylko takie sygnały. Ja wczoraj się dowiedziałam, że jest ta sesja, więc no nie miałam za dużo czasu, żeby się przygotować. Mam ze sobą, słuchajcie, przepiękny album wydany tutaj. Nazywa się Powicki Park Krajobrazowy. Na park krajobrazowy składają się również drzewa. Na stronie 127 jest piękne zdjęcie już obecnie nazwanej ulicy Źródlanej, gdzie na Wysokiej Skarpie, takim tym przewężeniu na Źródlanej, rosło
kupę lat drzewko owocowe, dzika ulęgałka, dzika gruszka. Słuchajcie, kiedyś zebraliśmy z mężem z tej gruszki cały wielki kosz śliwek, którymi karmiliśmy dzikie pszczoły przez całą jesień. Przeszkadzała rolnikowi przy manewrowaniu tymi wielkimi sprzętami i 3-4 lata temu została po prostu zniszczona. Przy polu obok mnie, po świętej pamięci panu Sławku, ojejku, Kołaczewskim, dokładnie, ślicznie dziękuję, uciekło mi, też było, jest zagłębienie, gdzie rośnie mirabelka, czarny bez, dzika akacja, tak, ta pseudoakacja, robinia. Słuchajcie, jak tam się wiosną idzie, tam po prostu szaleją pszczoły. Zimą siedzą tam zające, kuropatwy, sarny. Udało mi się uratować tą małą dziurę, tak, przed zakusami osób, które to dzierżawią. Stanęłam na środku i zatrzymałam traktor, żeby tego nie niszczyć. To nie chodzi o to, żeby z kimś walczyć. To chodzi tylko o poczucie, o pobudzenie poczucia odpowiedzialności za nasze środowisko. I dlatego tutaj jestem, bo chodząc codziennie na spacer przy tych akacjach i widząc to naznaczenie na tych drzewach, no po prostu serce mi pęka. Kochani, ja myślę, że jeśli i tak jakieś części pól są przeznaczone na tą obwodnicę, to przesunąć 2-3 metry tą drogę chyba nie jest wielkim problemem. Na sadzenie malutkich drzewek, będzie, żeby one urosły, trwa to lata. Także to jest taka moja ogromna prośba. Wiem, że są na te nasadzenia śródpolne, zadrzewienia śródpolne przyznawane też dopłaty. To akurat przed chwileczką gdzieś przeczytałam. Jeśli Państwo macie ochotę, pokażę to zdjęcie, które właśnie jest zamieszczone w tej książce Polski Park Krajobrazowy. Po to ludzie tu przyjeżdżają, żeby takie piękne rzeczy widzieć, a my oprócz tego wiemy, że takie każde drzewo nas ratuje. Produkując tlen, co ważniejsze, jak będą tam przyjeżdżały samochody, ono będzie filtrem dla dwutlenku węgla, z którym też podobno walczymy, tak? Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Kolejne głosy w dyskusji. Czy Państwo sołtysi? Tak, bardzo proszę, Pan sołtys Powidza. Ja tu mam takie trzy sprawy. Chciałem się, jak będzie referendum, czy to referendum będzie obejmowało mieszkańców Powidza, czy całą gminę? Bo nie wiadomo, czy tylko mieszkańcy Powidza będą decydowali, czy cała gmina. Drugą sprawę mam odnośnie tej karetki, bo tu dużo ludzi w Powidzu mówi, że karetka też stoi w Witkowie. Czy by nie lepiej się przyłączyć do Witkowa, bo my jeździmy do szpitala albo do Gniezna, albo do Słupcy, nie? To ta karetka by była nam bardziej po drodze. No, trzeba tą sprawę rozpatrzyć i jeszcze przedyskutować. I tu jeszcze taki właśnie tu był punkt odnośnie płacenia strażakom za akcje. No to jest jak najbardziej wskazane, żeby zapłacić. Tylko dużo się mówi, że strażacy ochotnicy będą mieli dodatek do emerytur. Czy tu akurat jest jeszcze uwzględniona składka na fundusz emerytalny, czy tylko jest ekwiwalent za stracony czas? Jeżeli by można było, można, bo to z jakim stażem strażacy ochotnicy będą mieli dodatek, bo to się mówi dużo, do emerytur. No. I jeżeli to by było, warto by było podjąć, dać jakieś tam pieniądze, żeby kiedyś też mieli za swój czas i zaangażowanie dodatek do kiedyś, jakby już będą starzy, żeby mogli jakieś pieniądze jeszcze sobie otrzymać. Dziękuję bardzo panu sołtysowi. Czy jeszcze wśród sołtysów? Tak, bardzo proszę pani sołtys, proszę się obrócić. Ja mam takie zapytanie o lampy na Złotowodnej, kiedy będą świecić, bo tu mieszkanka mi się pytała wczoraj. Drugie pytanie to, czy można wyciąć krzaki i drzewa też przy drodze Złotowodnej, tam przy ulicy też mieszkanka zgłaszała, że tam rosną drzewa do wycięcia.
I jeszcze jedną mam tutaj prośbę też od mieszkańca o wycięcie krzaków, które przeszkadzają, bo to rosną przy drodze takiej gruntowej, która prowadzi do posesji państwa Skowrońskich. I ono tam było monitorowane już tam bodajże w zeszłym roku i nic nie było zrobione. Także tylko mam tą prośbę i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ze stołu państwa sołtysów zapytam, tak, czy jakieś zgłoszenie? Nie, radny Krzysztof Bartkowiak, bardzo proszę, panie radny. Ja tutaj to chciałem powtórzyć i poprosić tutaj o sytuację apelu interwencji trzy naszego sołtysa, który będzie na następnym posiedzeniu, jeżeli chodzi o kwestię starostwa słupeckiego i tutaj naszego pana wójta, dotyczącego sytuacji odcinku drogi tutaj na ulicy Witkowskiej, czyli od sytuacji stacji benzynowej do skrzyżowania i do uregulowania tej sytuacji z zakresu bezpieczeństwa, bo wiemy, że tam no niestety, ale są wszystkie możliwe przepisy nagminnie łamane, a to sytuacja bezpieczeństwa. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie wiem, pan sołtys się wybiera? Na Radę Powiatu chyba nie. Dziękuję, tak, widzę. Bardzo proszę, radny Michał Imbierowicz, proszę. Proszę o zwrócenie się do Powiatowego Zarządu Dróg, żeby jak najszybciej dokonać uzupełnień i załatania tej naszej drogi z Powidza do Przybrodzina, chociaż te największe dziury, jak najszybciej, bo jest jak jest, coraz gorzej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś tematy, głosy w dyskusji? Radny Tomaszewski, bardzo proszę. Chciałbym powtórzyć ten wniosek z komisji, mianowicie jeśli chodzi o nawiezienie jakiegoś destruktu czy tłuczcie na ulicę Księżycową, to chciałbym doprecyzować, że tam nie trzeba wiele, tam wystarczą cztery taczki, bo to najgorszy ten odcinek, który no, chcąc nie chcąc jest nachylony w kierunku posesji, tam już nie powiem którego państwa, bo nawet ich nie znam, ale posesji, która jest bliżej Powidza, znaczy bliżej, można powiedzieć, Śródmieścia niż ta następna. I tam rzeczywiście jest tragedia, bo tam jest no, glina pomieszana z jakąś ziemią, która się rozjeżdża w stronę ich działki. Także tam, mówię, ten odcinek króciutki jest dosłownie i można by było z jakichś choćby resztek destruktu tą sprawę załatwić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dalszych zgłoszeń nie widzę. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Co do tych spraw związanych z pewnymi tematami porządkowymi, remonty, jakieś tam przycinki, no to naturalnie przyjmujemy to do realizacji. Przepraszam, moja wina, nie włączyłem. Przyjmujemy do realizacji, no po zbadaniu uprzednio tematu, tak? Czy to jest zasadne, konieczne i tak dalej. Jeżeli chodzi o te lampy, które nie świecą, niestety no to jest problem, który się powtarza często, a wynika też tutaj od operatora pewnej zwłoce, czy długotrwałemu procesowi przyłączenia, uruchomienia energii elektrycznej i tak dalej. Wiemy, że też często prywatnie się borykamy z takimi trudnościami i niestety jako gmina też mamy te trudności. Jak będzie prąd, to będą świecić. Dosadnie, ale niestety nie jestem w stanie powiedzieć dokładnie kiedy, tak? Bo to też w innych lokalizacjach ten problem się pojawia. Jeżeli chodzi o ten temat, który tutaj pani Samulska zgłosiła, to tak, my jako gmina 2-3 lata temu taki wstępny plan nasadzeń przyjęliśmy, żeby pewne miejsca uzupełnić, dodatkowe drzewa, między innymi też to, co się dzieje przy promenadzie do Przybrodzina, no to jest realizacja tego planu. Przy realizacji tej inwestycji, no wycinki były tylko tych, które są konieczne, że widzimy dobrze, że to, co poza obrębem promenady już nie było wycinane, a też były takie głosy, no po co robicie promenadę, no jak nie będzie nic z niej widać jeziora, tak? No nie, no my skupiliśmy się tylko na tym, co jest konieczne, żeby przeprowadzić tę inwestycję, no reszta została, tak? Bo między promenadą a jeziorem jeszcze też te zadrzewienia pozostały, chociaż no zgadzam się, że sporo umknęło, bo tu w tym fragmencie, o którym pani wspomina, no akurat tam sporo było, czy później tam przy górce Przybrodzkiej też
też te elementy zadrzewień się pojawiły. Więc ten plan nasadzeń my też chcemy realizować. Co do tych drzew, które pani wspomniała, no musimy tutaj zbadać temat. Inwestorem tej obwodnicy jest powiat Supecki. To też tak może historycznie powiem, że jak te drogi obronne się klarowały, no to no był wybór, czy na przykład może tą drogę obronną poprowadzić śladem istniejącej drogi powiatowej, czy może poszukać innych rozwiązań. No i my byliśmy zwolennikiem, że jeżeli będzie możliwość innych rozwiązań, takich, które by ominęły czy powiedz Przybrodzin, no to zrobić tą obwodnicę, bo to już będzie coś, co odciąży ruch w centrach tych miejscowości. No i dlatego powstała koncepcja obwodnicy. Bo w przeciwnym razie na przykład byśmy, mieli fajnie wyremontowaną całą ulicę Witkowską, Warszawską 29 grudnia do Przybrodzina, ale cały transport związany z obsługą wojska by szedł tymi drogami. Stąd koncepcja obwodnicy, którą udało się nam wywalczyć, jest w mojej ocenie słuszna i dobra. Przy tej obwodnicy, jak wiemy, też tu dzięki zaangażowaniu starosty Dykszaka, ścieżka rowerowa na całej długości, udało się ją obronić, co nie jest takie łatwe, bo to widzimy chociażby w przypadku Czarnej Drogi i naszych rozmów w sprawie drogi obronnej gminnej przebudowy, gdzie tutaj no, na razie jest weto, ale próbujemy, tak? Według mnie to jest warunek taki niezbędny, żeby w ogóle gmina się tym inwestycjom zajęła, że ścieżka tam powinna być, no bo po co zrobić inwestycję, która będzie narażać na niebezpieczeństwo dużą część użytkowników ruchu, bo nie będzie przy niej ścieżki. Więc zobaczymy tutaj, czy te drzewa jakieś są możliwości w ogóle manewru. W tej chwili jest projekt wykonywany, bo to jest formuła zaprojektuj, wybuduj, więc wykonawca w tym momencie realizuje projekt budowlany, a następnie będzie pozwolenie na budowę i realizacja już robót budowlanych. Temat do sprawdzenia, nie chcę tutaj definitywnie mówić, czy w jedną, czy w drugą stronę, przekażemy jakby taką sugestię. Czasami się udaje. Przykład Polanowa, gdzie dęby, czy przy tej realizacji gminnej drogi od Kameny w kierunku gminy Słupca dęby udało się uratować. No i też ten drugi dąb, który jest przy już nowej drodze, też jest tuż za nią. Praktycznie krawędzią tak się styka, ale również został zostawiony, uratowany. To prosimy do mikrofonu, bo sesja jest nagrywana. Że akacja jest na stronie lasów państwowych wyliczana jako trzecie drzewo co do produkcji tlenu, więc to wiadomo, że nie będzie konkurować z takim klonem czy właśnie z dębem, ale jest to stare drzewo. Ja nie miałam tutaj w planie kogokolwiek krytykować za wycinki, powiedziałam tylko, że bardzo boli mnie serce. Moją ogromną tylko prośbą jest wyciągnięcie wniosków przez wizję lokalną, jak wyglądają obecne nasadzenia, w jakim stanie one są. Ta dróżka polna, która prowadzi od asfaltu na Wylatkowo w kierunku Przybrodzina, tak, tam się w okolicach państwa Imbirowiczów przechodzi, tam jest, tak jak powiedziałam, cmentarzysko tych nasadzonych drzewek. Chodzi mi po prostu o to, żeby ktoś, kto się na tym zna, czy państwo, żebyście zobaczyli, gdzie został popełniony błąd, że te nasadzenia z tak dobrą intencją zrobione po prostu nie wyszły. I to była główna moja intencja, oczywiście w obronie jak najbardziej tych akacji i tych dwóch kolejnych drzewek zaznaczonych na tej drodze, ale również jak gdyby spojrzeniem, żeby się na tym przykładzie nauczyć i zobaczyć i jak gdyby też no, uczulić tudzież rolników, żeby też mieli szacunek dla tej pracy, dla tych kosztów nałożonych i sami dla siebie, tak? Bo to jest przecież oni korzystają, wszyscy korzystamy w tym momencie z przyrody, więc ten nasz wkład tutaj, no myślę, że będzie ogromny, jak się na to zwróci uwagę. To tylko to chciałam podkreślić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze w tym temacie ad vocem radny Michał Imbiorowicz. Bardzo proszę, panie radny. Dziękuję. Zostało wymienione moje nazwisko i chciałbym wyjaśnić, że
nasadzenia, które były w pierwszej kolejności, to był pierwszy wniosek, który gmina korzystała z dofinansowania i były nasadzone na tej drodze tak zwanej Harbińskiej i w Przybrodzinie, no między innymi wzdłuż moich pól. Tam jest największy procent przyjęcia i tych drzew, które rosną nadal. Poza tym ja tam sam na swój koszt zakupiłem siatki ochronne do tych drzew. Wydałem kilkaset złotych po to, żeby one nie były zniszczone przez dziką zwierzynę. No chodzi tutaj o sarny, które obdzierają tą korę od tych drzew. I uważam, że taki pogląd, że tam jest cmentarzysko, jest bardzo, bo przy kolejnych nasadzeniach, tak jak pani powiedziała, przy drodze widokowej i tam wzdłuż pól, tam nie ma żadnego drzewa, a te, które są przy moich polach, są wszystkie, które się przyjęły, to wszystkie są. Żadne drzewo nie miało złamanego czubka, nie było w jakiś sposób łamane. Wszystko, o każde drzewo dbam, jeżeli zostanie zrzucona koszulka, idąc na spacer zakładam, nie wiem, jeżeli pani idzie i widzi koszulkę, która spadła, proponuję ją założyć, żeby drzewo było ponownie chronione. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Ad vocem, chwileczkę, nie udzielam pani głosu w tym momencie. Szanowni państwo, ja teraz poproszę pana wójta, żeby się ustosunkował, że tak powiem, hurtem do tych wszystkich tematów, dlatego że wiem, że pan wójt będzie miał potem spotkanie służbowe i nie będzie mógł być do końca. Jeżeli ta dyskusja tak się rozwlecze, to uciekną po prostu odpowiedzi na pytania, które żeście państwo w tym punkcie złożyli. Bardzo proszę, panie wójcie. Dziękuję, panie przewodniczący. Więc teraz pana sołtysa Maroszka. No. Pan sołtys, niestety w tej kadencji Rady Powiatu mamy tylko jednego reprezentanta w Radzie Powiatu, akurat już pan sołtys w tej kadencji nie jest. Fajnie, jakby było więcej tych reprezentantów, nasza siła byłaby silniejsza. Więc to jest tutaj rola nasza, żeby też zgłosić taki monit. Zresztą to, co na komisji powiedziałem, to my taki monit i na policję, chociaż tu akurat pan radny co do tego pomysłu był sceptyczny, ale też do powiatowego zarządu dróg zgłosimy. W sprawie tej obawy, że samochody stoją, czekając na wjazd, generuje to niebezpieczne sytuacje. Chociaż to, co wspomniałem, że przy budowie tej nowej drogi, notabene dzisiaj właśnie pana starosty Dykrzaka też nie ma na sesji, bo mają otwarcie przetargu. Jestem ciekawy, jak nam poszło właśnie na ten odcinek. Jest przewidziany taki pas postojowy od bramy wjazdowej w kierunku tego wjazdu na park samochodowy. Właśnie może to by pomogło też rozwiązać wiele problemów. To tak tytułem tego wyjaśnienia. Pan sołtys Maroszek, to konsultacje dotyczące praw miejskich obejmują całą gminę, przy czym wiadomo, że muszą być rozdzielone wyniki, więc te ankiety nie są anonimowymi. Ankiety nie są anonimowymi, zresztą to nawet prawo przewiduje, żeby te konsultacje były rzetelne. Inne jednostki, które uzyskały status miasta, przeprowadzały też konsultacje w formie ankiet, które nie były anonimowe i między innymi tam się wpisuje miejsce zamieszkania. Więc te wyniki, prawo, nawet rozporządzenie wymaga, żeby wyniki do każdego sołectwa podać. W szczególności do tego, które ma być też ubiegać się ewentualnie status miasta. Tak to będzie wyglądać. Karetka to nie jest zabieranie z Witkowa. Z Witkowa ta karetka, jeżeli jest możliwość, jest dysponowana, przecież to jest najczęstsza dyspozycja teraz karetek na teren gminy Powic i to się nie zmieni, tak? Bo to jest najbliższa lokalizacja. Ale jeżeli na przykład się okaże, że będzie karetka w Budzisławiu i będzie zdarzenie w Smolnikach, w Ostrowie, w Anastazewie, tak, no to dyspozytor dysponuje karetkę z Budzisławia, która dojedzie o wiele szybciej niż z Witkowa, więc no to jest bardzo też w naszym interesie tej północnej części gminy, tym bardziej, żeby ta karetka w Budzisławiu była ulokowana. Jeżeli chodzi o ekwiwalent, to jest świadczenie dla strażaków nieopodatkowane w żaden sposób, nieoskładkowane, natomiast świadczenie emerytalne to jest rzecz, która z budżetu państwa ma być finansowana. Dzisiaj podobno się pokazało rozporządzenie wykonawcze, więc ten temat ruszy. Taka osoba, która była druhem przez 25 lat, czy 20 lat w przypadku druh kobiet, to druhenek. No, będzie musiała mieć trzech świadków, przy czym jeden ze świadków musi być osobą, która pełniła funkcje publiczne lub była zatrudniona w urzędzie administracji publicznej.
w okresie, kiedy wnioskodawca brał udział w akcji i tych trzech świadków musi takie złożyć oświadczenie. Zatwierdza to wójt i to idzie później do komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Ja nie pamiętam, wiele strażaków ma staż jeszcze przed moim urodzeniem, więc ja wiadomo, zaświadczać nie będę mógł. Jest tu kwestia znalezienia też świadków, żeby mogli to potwierdzić. Jeden musi być związany z administracją, z jakimś pełnieniem funkcji radnych Rady Narodowej i tak dalej, czy pełnieniu jakiejś pracy w jakichś jednostkach administracyjnych. To tyle. Dobrze, bardzo dziękuję. Jeszcze pani radna Hanna Bołdzikowska. Króciutko chciałam się odnieść tu właśnie odnośnie tych nasadzeń drzewek, bo oczywiście popieram panią całym sercem i my mamy wszyscy tu jako radni świadomość, że ochrona środowiska to jest podstawa i powinniśmy o nią walczyć w każdych warunkach. Też dużo spaceruję, też może tymi drogami co pani, bo tylko od strony Harbina. Także, że widzę też te nasadzenia i chciałam tutaj powiedzieć, że dużo tych drzewek jest zniszczonych przez wandali. Bo właśnie może też wpływ na to ma dużo nasz klimat, bo wiemy, że ta susza jest u nas bardzo duża. Te opady deszczu są nikłe wiosną, całe lato występują suche warunki, więc te drzewka też no siłą rzeczy usychają, ale większa część, bo duża część nasadzeń tych drzewek jest tutaj od strony Harbina i właśnie po zaobserwowaniu, no to w 60-70% są zniszczone te drzewka przez wandali. Są połamane, powyrywane, także no duży wpływ mają wandale, ale na to już my nie mamy wpływu, bo trudno jest upilnować, kto co tam robi i wyrywa i łamie te drzewka. No ja chciałam powiedzieć, że no wszyscy mamy to na uwadze, że nasza fauna i flora w Powickim Parku Krajobrazowym powinna być najważniejsza i dla mnie osobiście jest bardzo ważna i wszyscy powinniśmy mieć to na uwadze i chronić nasze warunki powickie, żeby tu było jak najbardziej czyste powietrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani radnej za to podsumowanie. Szanowni państwo, więcej zgłoszeń do dyskusji nie widzę, dlatego zamykam ten punkt 7. Przechodzimy do punktu 8, czyli zakończenie 35. sesji Rady Gminy Powic. Bardzo dziękuję wszystkim za obecność. Życzę dobrego popołudnia.